Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do przesłuchania stron. Na początek przedstawiciele stron. Tak? Czy będziemy robić przerwę na Zgromadzenie Narodowe? Nie. Nie chyba, że komisja postanowi inaczej. Okay. Chciałbym, żebyśmy, mamy dzisiaj bardzo bogaty plan dnia i chciałbym, żebyśmy procedowali. Przechodzimy do przesłuchania stron. Szanowni Państwo, strona Grupa Fenix złożyła wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Będziemy rozpatrywali w tej chwili ten wniosek. Poddaję ten wniosek pod naradę i głosowanie. Ktoś z Panów chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to poddaję pod Proszę naradę. Proszę powiedzieć, jaki wniosek? O wyłączenie jawności tej części rozprawy. Kto z Panów jest za tym, aby wyłączyć jawność tej części rozprawy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wszyscy panowie są sprzeciw. Stwierdzam, że komisja odrzuciła wniosek o wyłączenie jawności tej części rozprawy. Przystępujemy do przesłuchania stron. Chciałem poprosić najpierw o przesłuchanie strony pana Andrzeja Walca. Jeżeli mogę zaprosić. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tak. Już. Wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę pouczono strony o ich obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak. Dziękuję. Może pan w tym momencie złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chciałby pan skorzystać z tego prawa? Tak, chciałbym skorzystać. Bardzo proszę. Ja jestem jednym ze spadkobierców po pani Halinie Kępskiej. Pani Halina Kępska jest moją ciotką i była żoną pana Romana Kępskiego. Związek małżeński zawarli w roku 1955. Po śmierci pana Kępskiego, po postępowaniu spadkowym, pani Halina Kępska była jedną z osób spadkobiercą po Romanie Kępskim. Po jej śmierci prowadzone było postępowanie spadkowe, które zakończyło się w styczniu 2003 roku. I w wyniku tego postępowania ja zostałem spadkobiercą w skład masy spadkowej po pani Halinie Kępskiej wchodziła część roszczeń do nieruchomości na ulicy Nowakowskiego 16. W tym momencie zaczęła się moja sprawa, jeżeli chodzi o kamienicę Nowakowskiego 16, ponieważ z mocy prawa zgłosiłem do władz miasta, że jestem następcą po Halinie Kępskiej. Ponieważ w tym czasie przebywałem za granicą, sprawę tą prowadziła kancelaria adwokacka, która zajmowała się sprawą spadkową. W wyniku postępowania, które toczyło się wówczas w ratuszu, w dniu 22 sierpnia 2003 roku została wydana z upoważnienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego decyzja zwrotowa dotycząca tej nieruchomości. Na mocy tej decyzji prawo użytkowania wieczystego otrzymało 12 spadkobierców, czyli spadkobierców po Halinie Kępskiej, po Romanie Kępskim
i po Zygmuncie Szczechowiczu. Mój udział w tym prawie na podstawie dokumentów przekazanych wówczas przez miasto wynosił 0,684 tysięczne zgodnie z zapisem w dokumencie, czyli w potocznym języku 6,8%. Następną decyzją była decyzja Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dzielnicy Śródmieście w 2004 roku, które to pismo wzywało spadkobierców do przejęcia nieruchomości. Ponieważ spadkobierców było 12 po różnych spadkodawcach, ustalono wspólnie, że jedyną formą rozliczenia tego spadku jest sprzedaż kamienicy. I kamienica została wystawiona na sprzedaż. Ogłoszenia o tym były w agencjach nieruchomości, czyli od 2004 roku. Przez 2 lata trwało poszukiwanie firmy, która chciałaby nabyć tę nieruchomość. I taka firma pojawiła się w roku 2006. W sierpniu 2006 roku podpisana została umowa przedwstępna z tą firmą i w następstwie tej umowy wszyscy spadkobiercy zgłosili się do odebrania nieruchomości i 11 października 2006 roku podpisany został protokół przekazania przejęcia kamienicy. Protokół podpisany przez przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy i wszystkich spadkobierców. A 3 listopada została podpisana umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a spadkobiercami o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Na podstawie tych umów podpisana została umowa przeniesienia własności z firmą, która się zgłosiła jako firma zainteresowana kupnem. No i właściwie w tym momencie, czyli w październiku 2006 roku, mój związek ze sprawą kamienicy Nowakowskiego 16 został zakończony. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana, będziemy mieć serię pytań. Na początku chciałem zapytać o pana relacje z panem Romanem Kępskim. Czy często rozmawialiście, czy często się spotykaliście? Znaczy moja rodzina z rodziną państwa Kępskich miała dość luźne relacje. Znaczy nie były to relacje ścisłe. Spotykaliśmy się w zasadzie najwyżej na święta, jeżeli już. Nie była to relacja ścisła rodzinna. Rozumiem. A czy rozmawiał pan kiedyś z Romanem Kępskim o problemach związanych z Nowakowskiego 16? W przeszłości, do tych problemów w przeszłości. Wie pan, tak jak powiedziałem, że ja w sprawie Nowakowskiego 16, wszedłem w roku 2003, a Roman Kępski umarł. Tak, ale wcześniej prowadziliście postępowanie spadkowe, spotykaliście się również na święta, dlatego zadaję pytanie, czy rozmawiał, świadek zeznaje pod odpowiedzialnością karną, dlatego chciałem zapytać, czy świadek rozmawiał kiedykolwiek z Romanem Kępskim, czy nie. Strona rozmawiała kiedy z Romanem Kępskim na temat Nowakowskiego 16? Nigdy nie rozmawiałem na ten temat. Dobrze, rozumiem. Proszę pana, w wywiadzie dla w sieci wspomniał pan, że był pan przesłuchiwany w sprawie dotyczącej Romana Kępskiego. Kiedy pan był przesłuchiwany? To znaczy, to było, o ile pamiętam, w latach 70., ponieważ pan Roman Kępski był tak zwaną inicjatywa prywatna, to się nazywało w komunizmie, więc był z różnych powodów przez
ówczesną milicję i władzę prześladowany. I była jakaś sprawa, o której nie wiem, dlatego że nie, ani przesłuchujący mnie nie poinformowali. Usiłowali ode mnie wydobyć jakieś informacje na tematy, o których nie miałem pojęcia. Więc to było zatrzymanie, przesłuchanie i wypuszczenie. Czy pojawiła się tam kwestia ewentualnego pozyskiwania nieruchomości przez pana Kępskiego podczas tego przesłuchania? Nie. Jest świadek pewny, tak? Dobrze, rozumiem. Czyli czy w latach 70. w tym czasie, czy pan pamięta, czy w latach 70. w tym czasie z panem Kępskim rozmawialiście o ewentualnych, o tym przesłuchaniu, bądź potem po tym przesłuchaniu w tych latach 70.? Ale o czym rozmawialiście? Czy z panem Romanem Kępskim pan rozmawiał? O tym przesłuchaniu bądź o... Nie, dlatego że to nie miało jakby żadnego związku ze mną. Prawda? Znaczy zostałem zatrzymany ze względu na to, że jestem rodziną, natomiast nie miałem żadnego związku ze sprawą, więc w ogóle nie miało to żadnego znaczenia. A o jaką to sprawę chodziło? Nie wiem. Nie byłem... A na jaką okoliczność przepytywali wtedy funkcjonariusze ówczesnego państwa? Na jaką okoliczność przepytywali? Wie pan, to było w roku 70. Rozumiem. Którymś, więc ja tego nie pamiętam, ale to, co mogę powiedzieć, że pytali o rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Prawda? Na przykład? Wie pan, nie pamiętam. To znaczy nie udzielałem w zasadzie żadnych odpowiedzi, bo... Ale to szkoda, bo to jest istotne, proszę pana, bo pan Roman Kępski był aktywny między innymi na rynku nieruchomości różnych i czy pan jest pewny, że nie pytali o różne nieruchomości? Nie, na pewno nie. Na pewno nie pytali o nieruchomości? Nie pytali na pewno. Rozumiem. Nie miałem w ogóle świadomości, że on prowadzi jakąś działalność tego typu, bo tak jak mówię, mieliśmy bardzo luźny kontakt. Nie rozumiem. Pan wspominał o tym w którymś z wywiadów, że pan Kępski jest prawowitym spadkobiercą kamienicy Przenakowskiego 16. Skąd pana pewność i przekonanie, że jest prawowitym spadkobiercą kamienicy Przenakowskiego 16? A czym mógłby pan powiedzieć, jakie to było sformułowanie z mojej strony, bo nie przypominam prawowitym sobie. Spadkobiercą. O, ale, chyba. Ale w jakim wywiadzie i proszę to mi to jest przeczytać. Wywiad bodajże w 2006 roku dla Gazety Wyborczej. Ale jeżeli pan moje, chce, ale to inaczej zadam pytanie. Dobrze, to ja to sprawdzę w międzyczasie, jakby inne osoby zadawały pytanie. Bo wydaje mi się, że nie użyłem takiego sformułowania. Dobrze, ale czy uważa pan, że jest prawowitym spadkobiercą? W takim razie, tak zadam pytanie. Wie pan, ja opieram się na dokumentach, które dostarczył mi ratusz i urzędnicy prezydenta Kaczyńskiego. Nie znam żadnych innych dokumentów. Jeżeli w tej decyzji jest powiedziane, że jest prawowitym spadkobiercą, to nie mam podstaw, żeby nie wierzyć. Proszę świadka, bo problem polega na tym, że wtedy, kiedy urzędnicy, jak pan to mówi, w 2003 roku wydawali taką decyzję, to była jedna osoba, która mogła wiedzieć o tym fałszerstwie i to była pana rodzina. Skąd ci urzędnicy mieli Dlaczego o tym moja wiedzieć? Rodzina? Roman Kępski mógł o tym wiedzieć. Jedyna osoba, która wtedy mogła o tym wiedzieć. Czy pan... Ale pan Roman Kępski nie żyje od 1999 roku. Rozumiem, ale jego ewentualnie następcy mogli o tym wiedzieć. Jeżeli ktoś mógł wiedzieć, jeżeli zastanawiałem się, kto mógł wiedzieć. Czyli pana zdaniem nie mogli mówi wiedzieć. Pan o rodzinie Kępskich? Tak. Ja nie jestem rodziną Kępskich. Nie, no spadek pan otrzymał w związku ze spadkobraniem po rodzinie Kępskich. Tak. Po mojej ciotce Halinie Kępskiej. Która była żoną Romana Kępskiego. Ale ja nie odpowiadam, jakiego męża wybrała sobie moja ciotka. Oczywiście, rozumiem. Proszę świadka, czy proszę pana, przepraszam. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie o to, czy świadek, czy pan zaglądał kiedykolwiek do księgi hipotecznej? Nie. Nigdy. A ktoś ze spadkobierców? Proszę. Czy świadek ma wiedzę, żeby ktoś z grona spadkobierców zaglądał do księgi hipotecznej?
Tak jak powiedziałem, sprawę prowadził mój adwokat i być może on zaglądał. Ja tym się nie interesowałem. On miał doprowadzić sprawę do końca. I rozumiem, że adwokat nigdy nie informował pana o tym, że w księdze hipotecznej jest ostrzeżenie dotyczące tego, że mogły być fałszerstwa związane z Nowakowskiego 16. Wydaje mi się, że ja nie jestem prawnikiem, więc trudno mi to oceniać. A czy profesjonalny adwokat powinien na to zwrócić uwagę? Proszę? Czy profesjonalny adwokat powinien na to zwrócić uwagę? Ja tak nie jestem prawnikiem, nie potrafię odpowiedzieć. Ja rozumiem, ale pytam hipotetycznie. Ma pan prawnika swojego, który reprezentuje pana interesy. Mówi pan, że to on przeglądał księgę hipoteczną. Czy powinien zwrócić uwagę? Ja nie na to mówię, że przeglądał. Powiedziałem, że być może on przeglądał. Być może przeglądał. A tak. Czy powinien zwrócić na to uwagę? Wydaje mi się, że adwokat działał na podstawie dokumentów, które otrzymywał z ratusza. Mhm. Rozumiem. To może zapytam jeszcze inaczej. Czy pan jest przekonany dzisiaj, że otrzymał pan udziały w tej kamienicy, która w ten sposób dziedziczenia, który dotarł do pana, została przeprowadzona, ten sposób dziedziczenia został przeprowadzony zgodnie z prawem? Czy dzisiaj pan jest przekonany, że tak się stało? Wie pan, nawet z zeznań świadków wynika, że informacje o tym, że jest ewentualność popełnienia jakiegoś przestępstwa czy nieprawidłowości, to było zgłaszane do wszystkich możliwych organów, prawda? Czyli nawet tak jak tutaj pan poprzedni świadek mówił, że w 2007 roku, prawda, to było zgłoszone do prokuratury, do CBA, do prezydenta. Ja do tej pory nie otrzymałem żadnych dokumentów. Ja jako osoba, która brała udział w tym postępowaniu, nie otrzymałem żadnych dokumentów z żadnej instytucji, które by świadczyły o tym, że była jakaś nieprawidłowość. Ale proszę pana, ma pan wpis ostrzeżenie w księdze hipotecznej, to jest jeden dokument. Zna pan dzisiaj ten dokument? Bo był publikowany w prasie, również tam, gdzie są pana wypowiedzi. To mamy uwierzyć w to, że pan nie zna tych dokumentów? Wie pan, ale pan mówi, że ja na podstawie doniesień prasowych nie, powinienem w prasie coś były, robić. Nie, proszę pana. W prasie, gdzie są pana wypowiedzi w różnych artykułach, między innymi w sieci, wprost, w Gazecie Wyborczej, w sieci szczególnie, jest publikowany dokument, tam jest pana wypowiedź, jest publikowany dokument, z którego jest publikowane kilka dokumentów. Jest publikowane nie tylko ostrzeżenie o wpisie do ksiąg wieczystych, mówiące o sfałszowaniu, o powrocie Marii Oppenheim w 1946 roku i sfałszowaniu aktu notarialnego. Jest również tytuł wykonawczy wynikający z wyroku sądowego nałożonego na pana Leona Kalinowskiego. To jakie dowody jeszcze pan by... Co musiałoby się pojawić, żeby pan uznał, że ten akt notarialny został sfałszowany? Jakie dokumenty? Ja bym oczekiwał od administracji państwowej formalnych dokumentów, które mi zostaną przesłane, a nie rady, że powinienem sobie przeczytać. A jaki to by był dokument? Jaki pan musiałby dostać dokument, żeby pan uznał, że wzbogacił, że pan się niesłusznie wzbogacił? Dokument formalny. Ale na przykład jaki? Czy gdybym panu dostarczył... Z urzędu państwowego. Rozumiem, ale... Który by potwierdzał to, że te dokumenty są prawdziwe. Dobrze, a gdyby... W mediach są publikowane różne dokumenty i ja nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie. Rozumiem, a gdybym panu dostarczył na przykład zaraz odpis tytułu wykonawczego świadczącego o tym, że Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny, na podstawie którego potem linia dziedziczenia doszła do pana, to czy wtedy odda pan te pieniądze? Ale na jakiej podstawie? No, jeżeli by pyta mnie pan, że nie zna pan żadnych dokumentów. Ja zadaję panu pytanie, dostarczył teraz panu taki dokument, to czy pan oddałby te pieniądze? Niech pan nie łapie mnie w pułapkę. Ja nie jestem prawnikiem i nie potrafię ocenić, czy dokument, który pan mi przedstawia, jest prawdziwy lub fałszywy. A gdybym panu dostarczył na przykład wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Prawomocny. Ale mnie, mnie dotyczący? Prawomocny wyrok sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prawomocny, z którego by wynikało, że Leon Kalinowski wraz z grupą, z panem Wierzbickim i tak dalej, fałszowali akty notarialne przy ulicy Noakowskiego. To gdybym panu dostarczył taki dokument,
Czy pan wtedy oddałby pieniądze związane z bezpodstawnym wzbogaceniem? Proszę pana, powinno być przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego jest wyrok dotyczący mojej osoby. A nie zasada, że pan mi przedstawia jakieś dokumenty i pyta się, no niech pan sobie przeczyta, tutaj jest napisane, że to był oszust, niech pan odda pieniądze. Ja oczekuję, że organy państwa będą postępowały zgodnie z prawem. Czyli, że to, co ja mam zrobić, wynika z prawa. Jest to prawomocne orzeczenie na przykład sądu w stosunku do mojej osoby. Rozumiem, ale gdybyśmy dostarczyli dokumenty panu, z których wynika, że nie ma żadnych wątpliwości, że Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny, korzystając, będąc zwykłym szmalcownikiem, korzystając z Holokaustu. I w wyniku tego linia dziedziczenia dotarła do pana. To się nazywa w prawie bezpodstawne wzbogacenie. Gdybyśmy dostarczyli panu takich dowodów, czy nie uważa pan, że należałoby oddać te pieniądze? Ja oczekuję procesu sądowego i wyroku sądowego, nie, proszę a pana, nie rozmowy proszę pana, prywatnej. Proszę pana, pan uzyskał te pieniądze w wyniku nie procesu sądowego, tylko postępowania administracyjnego, które w tej chwili toczymy na takim samym poziomie. Dlatego proszę od nas, my działamy, jak pan wie, zgodnie z prawem, albo pan nie wie, nie ma to znaczenia. Ale gdyby według stanu faktycznego wykazać panu, że linia dziedziczenia do pana, która dotarła, jest fałszywa, to ponawiam pytanie, czy oddałby pan wtedy te pieniądze? Proszę przeprowadzić takie postępowanie. A jaki dokument musiałby się pojawić, żeby pan oddał te pieniądze? Proszę pana, jakaś decyzja administracyjna, no to mamy sądowa. To mamy na przykład decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale czy ta decyzja dotyczy tego, że ja mam zwrócić pieniądze? Nie, ta decyzja nie dotyczy tego, bo nie może dotyczyć tego, bo pan uzyskał te pieniądze w postępowaniu dekretowym. Pan bardzo dobrze o tym wie. W postępowaniu dekretowym, który jak wiele wskazuje na to, w postępowaniu dekretowym, w którym to Roman Kępski, pana rodzina, złożyła wniosek dekretowy, problem polega na tym, że jak wynika z dokumentów, nie miał do tego prawa. Problem, wie pan, że problem też polega na tym, że to postępowanie mogłaby wznowić, ale pana małżonka. Nie da się tego uniknąć. Który organ inny miałby to wznowić? No, wie pan dobrze, że moja małżonka nawet nie może podatku mi wymierzyć, a co dopiero wznowić tego rodzaju postępowanie. Jest przepis prawny, który mówi o tym, że nie można prowadzić postępowania wobec... Natomiast nie odpowiem panu teraz, jak pan mi przedstawi nawet 7 dokumentów, co ja z tym zrobię, bo ja rozumiem. Nie jestem prawnikiem. Rozumiem. Ja oczekuję, tak jak już powiedziałem, oczekuję decyzji organów państwowych albo decyzji administracyjnej, albo sądowej i do niej się zastosuję. Rozumiem, ale gdyby stan faktyczny był taki, bo ja nie o to pytam, bo często jest tak, że mamy już wyjaśniony stan faktyczny, ale postępowanie jeszcze trwa. Ale gdyby stan faktyczny ponad wszelką miarę wskazywał na to, że ten testament został sfałszowany, w związku z tym nie ma pana linii dziedziczenia. Przepraszam, nie testament, tylko akt notarialny oczywiście. Gdyby został sfałszowany i nie ma ponad wszelką miarę, że nie ma żadnych wątpliwości, że tak się stało, ale nie ma jeszcze decyzji sądowej, to czy nie uważa pan, że w takim wypadku należałoby oddać te pieniądze? Na jakiej zasadzie? Po prostu... Na zasadzie stanu faktycznego właśnie. Na zasadzie stanu faktycznego, na zasadzie takiej, że wiele osób, które są, bo wie pan, na czym problem polega? Problem polega na tym, że my mieliśmy tutaj przesłuchiwane osoby, których rodziny mieszkały w tej kamienicy od 1910 roku. Pana rodzina nie mieszkała tam nawet minuty, a wy dostaliście pod nich spadkobranie, a oni zostali wyrzuceni do piwnic. Dlatego pytam pod kątem czysto moralno-etycznym. Czy pan uważa, że w związku z tym, gdyby to ponad wszelką wątpliwość zostało wyjaśnione, czy należałoby te pieniądze oddać, czy nie? Jeżeli otrzymam taką decyzję administracyjną, tak. Rozumiem. Chciałem zapytać jeszcze pana, może z innej... W innym wątku. Chciałem zapytać o linię dziedziczenia. Ponieważ po pani Halinie Kępskiej, gdyby przyjąć postępowanie taką zgodnie z prawem, powinni dziedziczyć pan, który jest dzisiaj przed nami, pani Barbara i pan Janusz. Taka powinna być normalna linia dziedziczenia. No ale tu nagle jest, ta linia dziedziczenia została zmieniona testamentem przez panią Halinę Kępską i do tej linii dziedziczenia weszła jeszcze państwa córka, pani Dominika.
Co spowodowało, że państwo wbrew tej tradycyjnej linii dziedziczenia uzyskaliście no ponad 50% tego spadku. I chciałem zapytać, czy to była decyzja pani Haliny Kępskiej, czy kiedykolwiek państwo na ten temat rozmawialiście? Jak pan wie, w postępowaniu spadkowym jest albo postępowanie ustawowe, albo testamentowe. Tak. W tym przypadku było to postępowanie testamentowe. Testament pani Kępska złożyła u notariusza i został otwarty po jej śmierci. Rozumiem, ale to w takim razie ja tylko pytam o tą sympatię państwa Kępskich do państwa, że zmienili linię dziedziczenia w sposób korzystny dla pana i dla pana małżonki. Chciałem o to dopytać. Nie, czy rozmawialiście o tym? Nie bardzo rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc o sympatii państwa Kępskich, ponieważ w czasie jak ciotka umarła, pan Kępski już dawno nie żył, więc trudno tu mówić o sympatii państwa Kępskich. No rozumiem, po drugie, nie bardzo rozumiem, dlaczego pan uważa, że ten sposób postępowania zmienił jakiś układ finansowy. No zmienił dlatego, że, no proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale normalnej linii dziedziczenia po pani Halinie Kępskiej, gdyby nie było testamentu, byłby pan Janusz, pan Andrzej, czyli pan, i pani Barbara, czyli trójka siostrzeńców pani po Halinie Kępskiej. Normalnej linii, gdyby nie było testamentu, tak? Ale tu testamentowo pojawiła się pani Dominika, czyli państwa córka. Córka, jak rozumiem, pana i pani prezydent. No, i chciałbym dociec, czy dlaczego tak się stało. Oczywiście to jest państwa... Oczywiście córka, córka jest osobą dorosłą, niezależną. To zresztą chyba rozumiem, że pan ma przed sobą testament, tak? Mam linię dziedziczenia, tak. A testamentu pan nie ma? Mamy gdzieś... Nie mam. Bo udziały w testamencie są różne. Proszę pana, bo także, chodzi o to, rozumiem, ale proszę pana, chodzi nam o to... Bo pan wysuwa pewien... Nie, ja zadaję pytanie, dlaczego tak się stało, jeżeli pan nie wie, to niech pan powie, że pan nie wie. To jest decyzja pani Kępskiej. To jest decyzja pani Kępskiej. Pani Kępskiej, że do państwa trafiła, że akurat do państwa części rodziny trafiła większa część tego testamentu. Nie, to jest nieprawda. To, co pan mówi, jest nieprawdą. Niech pan zajrzy do testamentu. No dobrze, to bardzo chętnie zapoznamy się z tym testamentem, ale rozumiem, że potwierdza pan tą linię dziedziczenia, którą wskazałem, tak? Że pani Dominika uzyskała 3/40 w testamencie po pani Halinie Kępskiej, mimo że bez testamentu by tego nie uzyskała. Państwa córka. Ale pan podważa testament pani Kępskiej? Nie, nie podważam, ale zastanawiam się, bo państwo wielokrotnie, pan też to określił, że wasze relacje z rodziną Kępskich, która jest tutaj kluczowa, były różne. Jednak okazuje się, że tam, gdzie trzeba było się podzielić testamentem, nie były już takie różne, tylko przyjęli interpretację bardzo korzystną dla państwa. Dlatego chciałbym... Próbuję... Proszę pana... Niech pan nie przekręca moich słów, dlatego że mówiłem o relacjach z panem Kępskim. Z panem Kępskim. Pan się mnie pytał o relacje z panem Kępskich. I o relacjach z panem Kępskim mówiłem jako o relacjach luźnych, a nie z panią Kępską. Rozumiem. To są dwie różne osoby. Rozumiem. To jest mąż i żona, ale rozumiem. Tak. I pani Kępska była siostrą mojej matki i z nią relacje były inne niż z panem Kępskim, który był drugim mężem mojej ciotki. Rozumiem. Proszę Mam pana. Mam nadzieję, że pan rozumie różne relacje rodzinne. Więc proszę nie mieszać pana Kępskiego do spadku. Rozumiem, ale rozumie pan też, że komisja o to musi zapytać, ponieważ na tej podstawie pan się wzbogacił. Chcę jeszcze zapytać pana o drugą część. Testamentu, no. Tak, testamentowo. Chcę pana zapytać jeszcze o drugą część, mianowicie o panią Marię Lityńską. O kogo? Panią Marię Lityńską. Trwa postępowanie spadkowe. Czy pan zna panią Marię Lityńską? Nie, nigdy jej nie spotkałem. A kto jej poszukiwał? Proszę? A kto jej poszukiwał? Czy pan ma może wiedzę, kto jej poszukiwał?
W jakim sensie poszukiwał? Ja nie znam pani Marii Lityńskiej. Tak? Kto poszukiwał spadkobierców po panu Szczechowiczu? Czy pan wie? Nie. Bo ma pan świadomość, że w tej sytuacji, żeby ta linia, żeby zamknąć postępowanie dekretowe, potrzebne było znalezienie w tym czasie, w którym państwo, potrzebne było znalezienie spadkobiercy po panu Szczechowiczu. No i znalazł się testament po 50 latach chyba w szufladzie w 2001 roku. I to postępowanie się zakończyło. Dzięki temu państwo mogliście zakończyć pozytywną decyzją dekretową. Ale rozumiem, że pan nic nie wie o tym postępowaniu. Znaczy ja nie znam pani Lityńskiej, nie znam tej rozumiem. Rodziny. Rozumiem. Wrócimy do tego jeszcze. Chciałem zapytać tak. Chciałem zadać panu kolejne pytanie. Mianowicie tak. Dlaczego pan jako właściciel, czy pańska rodzina, kiedy już odzyskaliście decyzję dekretową, nie zaproponowaliście w pierwszej kolejności wykupu mieszkań rodzinom, które mieszkały przy Nakowskiego 16? No ja przeczytałem w oświadczeniu, że dopiero po uzyskaniu tego pisma z zarządu gospodarki mieszkaniowej, że wzywają do odbioru kamienicy, wszyscy spadkobiercy podjęli decyzję o jej sprzedaży i została wystawiona na sprzedaż. Każdy, kto się, tak, ale ja mam każdy, kto się zgłosił, mógł kupić. Ja rozumiem, ale ja mam pisma, w których pan, no nie był pan tylko jedną z części, tylko pan był często inicjatorem, bo pan się podpisywał za dużą część spadkobierców, mam to w pismach. Czyli to nie jest tak, że pana nie, rola... to nieprawda. A to nie jest prawda, że pan się podpisywał za... Znaczy podpisywałem się za spadkobierców, co do których miałem pełnomocnictwo. Tak, oczywiście. Mówię o pana z stronie. Z mojej rodziny. Tak, oczywiście. Mówię... za brata i córkę, ze względu na to, że... Tak. Że mówię o części... mnie nie było. Tak. Mówię o części pana rodziny. I jeszcze raz w związku z tym ponawiam pytanie. Pan wspomniał o tym, że poszukiwaliście kupca. Ja chciałbym zapytać... Dlaczego nie zaproponowaliście przez ten okres poszukiwania kupców, dlaczego nie zaproponowaliście w pierwszej kolejności wykupu mieszkań ludziom, którzy tam mieszkali, ich rodziny nawet od 1910 roku? Dlaczego? Bo niektórzy twierdzą, że dla... Przepraszam, tylko proszę, żeby w tle nie... Proszę, przepraszam pana, przepraszam. Pan dogaduje z tyłu. Tak, przepraszam. Przepraszam. Chcemy zapewnić panu komfort wypowiedzi. Przepraszam, będę o to dbał. Jeszcze raz ponowię to pytanie. Dlaczego w pierwszej kolejności nie zaproponowaliście państwo wykupu mieszkańcom? Bo są ludzie, którzy twierdzą, że właśnie dlatego, że szukaliście maksymalizacji zysków. Czy tak nie było? Tak jak powiedziałem, kamienica była wystawiona przez 2 lata i każdy, kto się zgłosił, mógł ją kupić. Ale kamienicę całą, ale ja mówię o poszczególnych mieszkaniach. Bo wie pan, że my tutaj mieliśmy na przykład sprawę kamienicy, gdzie tak jak przyszli spadkobiercy, tak jak państwo, ale dali ludziom normalnie żyć. Pobierali od nich czynsze, zarabiali również, albo dali im wykupić mieszkanie. Mieliśmy takich spadkobierców. Ale dlatego pytam, dlaczego państwo nie skorzystaliście z tej możliwości? Tak jak powiedziałem w oświadczeniu, do tej kamienicy było 12 spadkobierców, po 3 po różnych spadkodawcach, prawda, w tym. Mhm. Nie było porozumienia co do... Nie było możliwości innego porozumienia niż sprzedaż całej kamienicy. Wobec tego lokatorzy by musieli kupić całą kamienicę. Nie sądzę, żeby taka możliwość była. Wystawiliśmy na sprzedaż całą kamienicę. A czy rozważaliście taką możliwość w ramach tej swojej... Ja nie pamiętam tego. No to pewnie by pan pamiętał, gdybyście rozważali. No ale nie pamiętam. Aha, rozumiem. Dobrze, a proszę powiedzieć, czy w tym czasie konsultował pan to z małżonką, tą decyzję? Nie. A proszę powiedzieć, mam taki wywiad z panem w Gazecie Wyborczej z 2006 roku, gdzie dziennikarka zapytała pana o stosunek pana żony do tej sprawy. I pan powiedział tak, żona powiedziała mi, cytuję, no trudno, wybaczam ci, nie mogłeś przewidzieć tego, co się tam potem będzie działo. Kiedy przeprowadził pan tą rozmowę z małżonką? Kiedy tak panu powiedziała? Który to był rok? No wywiad jest z 2006 roku. Tak, czyli to była rozmowa w 2006 roku, rozumiem, tak? Pomiędzy państwem. No rozmowa była z 2006 roku z Gazetą Wyborczą. Rozumiem, ale pomiędzy państwem... Chodziło o akcje, które wtedy się toczyły, prawda?
jeżeli chodzi o kamienicę Noakowskiego 16. Rozumiem. A proszę pana, a jak pan teraz tak słyszy takie historie, że pani, która mieszkała tam od 30, od lat 30, miała 95 lat i kiedy usłyszała o pierwszej podwyżce czynszu, to miała mieć zawał i stamtąd się wyprowadziła, która mieszkała tam od lat 30. Przypominam, pan Roman Kępski, pana rodzina nie mieszkała tam nawet minuty. To jak pan słyszy o takiej historii, to pan uważa, że to była dobra decyzja? Wie pan, ja nie potrafiłem przewidzieć jakby konsekwencji dalszych. Sprzedaż kamienicy była sprzedażą kamienicy. Natomiast, z ludźmi, to jest różnica, z ludźmi. Dlatego, że została przez miasto przekazana z ludźmi i miasto w tym czasie, za czasów prawda, Lecha Kaczyńskiego, nie interesowało się tymi lokatorami i nie prowadziło z nami żadnych rozmów pod tytułem, jak miasto może pomóc w procesie, w tym całym procesie, żeby on gładko przeszedł. No dobrze, ale nawet tak samo my żeśmy byli w sytuacji prawda, postawieni takiej, że wszyscy spadkobiercy muszą się zgodzić i przejąć całą kamienicę. Nie potrafiłem przewidzieć tego, ani żaden ze spadkobierców, jak będzie się zachowywał nabywca tej kamienicy. A czy negocjowaliście z nabywcą tej kamienicy to, w jaki sposób on potraktuje ludzi, czy potraktuje humanitarnie? Czy ta kwestia była postawiona w ogóle? Takich rozmów nie było, ale... A czy małżonka pana prosiła o to, żeby pan to postawił? Albo czy interesowała się losem tych ludzi wtedy? Ale o jakim ludzi, którzy procesie? Zostali zreprywatyzowani razem z kamienicą, a których sprzedaliście spółce Feniks. O tych ludzi pytam. No, ale rozumiem, że te osoby się zgłaszały do miasta jakby niezależnie. No tak, ale ja pytam, czy to postawiliście, czy pana małżonka kiedykolwiek interesowała się losem tych ludzi w rozmowie z panem? W czasach, kiedy negocjowaliście sprzedaż swoich udziałów w grupie Feniks? Nie, to była cały czas, tak jak powiedziałem, moja odrębna sprawa spadkowa i ja tym się zajmowałem. Rozumiem. Dobrze. I pytanie z innej części obszaru merytorycznego. Z aktu notarialnego podpisanego z państwa z częścią grupy późniejszej Feniks z 9 lutego 2007 roku wynika, że 11 października przekazaliście kamienicę tej grupie. No, problem polega na tym, że umowę o użytkowanie wieczyste z miastem, akt notarialny podpisaliście dopiero 3 października 2006 roku. To pytam się, na jakiej podstawie prawnej przekazaliście tą kamienicę 11 października 2006 roku? Aktem notarialnym. Nie potrafię panu tego powiedzieć, dlatego że tym się zajmowali prawnicy. Ja nie jestem prawnikiem. Byli prawnicy z obydwu stron, brało udział miasto w tym całym procesie. Ja nie potrafię panu powiedzieć, jak przebiegał ten od strony prawnej ten cały proces. A gdyby w tym czasie podniesiono czynsze? W tym czasie, kiedy jeszcze zanim formalnie Grupa Feniks została tam wpisana zamiast państwa do ksiąg wieczystych. To czy to by zmieniło pana pogląd na ten, czy pana pogląd by to zmieniło na tą sytuację, czy nie? Znaczy, w momencie, jak zostały podpisane wszystkie dokumenty, no to tak jak powiedziałem, moja... Nie, dokumentem nie, proszę pana. Dokumentem z 9 lutego 2007 roku tylko potwierdziliście to, że przekazaliście kamienicę grupie Feniks 10 października 2010 roku. Jeżeli do tego czasu, czyli do tego lutego, bez aktu ze strony miasta w tym czasie. Jeżeli do tego czasu zostałyby podniesione czynsze albo zostałyby prowadzone akcje dotyczące eksmisji mieszkańców. Albo dobrze, to czy to by było w porządku? Może tak zapytam. Znaczy ja nie jestem prawnikiem, nie bardzo rozumiem pana pytania. Ale pracuje pan w dużej korporacji prawniczej, prawda? Znaczy, przepraszam, ekonomicznej, w dużym banku, tak? Nie. To nieprawda. No takie informacje były. To jest kłamstwo. Takie informacje były medialne. To w takim razie błąd. Ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, jeżeli pan pozwoli. Mianowicie, czy państwo
czy pan albo pana małżonka. Znacie pana Roberta N. Kogo? Roberta N. Roberta N. Nie. Człowieka, który prowadzi postęp, który prowadził szereg postępowań reprywatyzacyjnych. Roberta N. nie. A Marka nie, N. nie znam. A pana małżonka? Proszę? A pana małżonka, czy ma pan wiedzę, żeby pana małżonka znała Roberta N? Nie znam Roberta N czy M, nie wiem jaką literę pan powiedział. Nie znam nikogo. Chodzi o pana Nowaczyka. Proszę? Chodzi o pana Nowaczyka. Nie znam. A pana małżonka? Nie zna na pewno. Nie wie pan, czy nie zna? Nie znam. Pan nie zna, ale czy pana małżonka? Znaczy ja... Wie pan, jeżeli pan się pyta, kogo znam żona, to... Czy pan ma wiedzę? Nie, to pana nie, pytam, ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat. A pana Marka M, czy pan albo pana małżonka? Pana Marka, kogo? Marka M. Mosakowskiego. To... Nie znam. A Grzegorza M, Majewskiego? Nie znam. A jak weszliście państwo, kiedy po raz pierwszy państwo zbudowaliście relacje? Kiedy zaczęliście rozmawiać z grupą Phoenix, z przedstawicielami grupy Phoenix? Kiedy to jeszcze było? Raz proszę. Kiedy po raz pierwszy państwo weszliście w relacje z grupą Phoenix? Czy pan to pamięta? No tak jak powiedziałem w oświadczeniu, nieruchomość była wystawiona u pośredników handlu nieruchomościami i firma się zgłosiła. Trudno mi powiedzieć, kiedy to było. No w każdym razie też, tak jak powiedziałem, w sierpniu już podpisaliśmy umowę przedwstępną, więc musiało to być trochę wcześniej. A z kim wtedy, to pan się wtedy spotykał w imieniu tej grupy pana, z pana linii dziedziczenia, to pan się wtedy spotykał? Pan reprezentował tą grupę? Ja tego nie pamiętam. Ja tego nie pamiętam. A kto się wtedy mógł spotykać, jak nie pan, z tej grupy, z pana linii dziedziczenia? Być może nasz adwokat, ja tego nie pamiętam. A z kim pan prowadził rozmowy z grupy Phoenix? Potem może. Trudno mi powiedzieć. Nie pamiętam osób, nazwisk osób, z którymi się spotykałem. Chyba pan Marty, ale nie pamiętam dokładnie. No dobrze. Było dosłownie kilka rozmów ustalających warunki i potem już były spotkania, prawda, wszystkich spadkobierców łącznie, no bo wszyscy spadkobiercy się spotykali, to nie było na zasadzie indywidualnych rozmów, tylko były spotkania ze wszystkimi spadkobiercami lub ich pełnomocnikami. A albo dobrze, to w kolejnej serii pytań. Pan Sebastian Kaleta. Dziękuję. Kiedy pan się dowiedział o losie pani Marii Oppenheim? Pani Maria Oppenheim. Tak. Kiedy pan się dowiedział o jej historii z Związku Znakowskiego 16? Czy są w dokumentach, które otrzymałem w ramach decyzji z 2003 roku, jest opis całego tego procesu. Czyli pan słyszał tylko, że pani Maria Oppenheim udzieliła pełnomocnictwa panu Kalinowskiemu. Znam w tym zakresie, jaki jest opisany w dokumentach, które otrzymałem. No tak, że to są te pełnomocnictwa. I nic pan nie słyszał potem, co się działo, co pani Maria Oppenheim robiła po wojnie? Nie. Do dzisiaj pana nie dotarła ta informacja? Nie. Czyli nie słyszał pan o tym, że w księdze hipotecznej pani Maria Oppenheim złożyła ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu przeciwko panu Kalinowskiemu w związku z fałszerstwem pełnomocnictw, na mocy których sprzedał pana wujkowi kamienicę przy Noakowskiego 16? Tak jak mówiłem, moja wiedza ogranicza się do dokumentów, które otrzymywałem w ramach postępowania administracyjnego w Urzędzie Miasta. Czy był pan o decyzji i więcej pan już się tą sprawą nie interesował, jeśli chodzi o dokumenty, które w niej zostały zgromadzone? A może powiedzieć inaczej, tak jak kiedy pan uzyskał wiedzę poza dokumentami, a wiedzę z innych źródeł o pani Marii Oppenheim? Innych niż akta postępowania administracyjnego. Ale o jakiej wiedzy pan mówi? No, o tym, co się stało po wojnie z panią Marią Oppenheim. Nie wiem. No, nie, do dzisiaj pan nie wie? Nie czytał pan artykułów przez 10 lat? Ale pan mnie przepytuje z historii, czy z czytania prasy? Nie bardzo rozumiem. Nie,
Chodzi o prasę, proszę pana, chodzi o prasę, w której są wywiady z panem i po prostu trudno uwierzyć, że w prasie, do której pan się wypowiada, która dotyczy bezpośrednio pana, że pan nie zna tych artykułów, no naprawdę. No. Ale pana pytanie jest... Moje pytanie dotyczy tego, proszę pana. Kiedy pan się dowiedział o losie pani Marii Oppenheim? Innej, możliwym innym losie niż ten, który jest wskazany w decyzji. Być może czytałem o tej pani, ale... Nie. Kiedy pan po raz pierwszy przeczytał o tej pani? No to jest pani, która zgłosiła, proszę się nie śmiać, to jest pani, która zgłosiła w 1946 roku, że pana wujek nabył w sposób przestępczy nieruchomość, z której pan skorzystał, więc pan, chyba to jest istotna pytania, kwestia. Ale pana pytanie, kiedy przeczytałem coś, ja nie pamiętam, kiedy coś przeczytałem. Nie pamiętam. Pamiętam, kiedy pan się dowiedział, że toczyło się postępowanie o sfałszowanie pełnomocnictw, na podstawie których sprzedano kamienicę, z której pan uzyskał wielomilionową korzyść, tak? Pan i pana rodzina. Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Ale to było miesiąc temu, tydzień temu, czy może 10 lat temu? Nie pamiętam. Pan mnie przepytuje z jakiegoś artykułu, który pan przeczytał i pan się pyta, czy ja to też czytałem. Naprawdę. Proszę mi wybaczyć, ale gdyby ktoś napisał artykuł o tym, że gdzieś na moim koncie znalazło się 1 000 000 złotych, na pewno bym pamiętał, że taki artykuł gdzieś pan, się znalazł. Na mój temat było setki kłamliwych artykułów. Ja nie muszę tego czytać. Czyli pan nie miał wiedzy. To kiedy pan uzyskał wiedzę o wątpliwościach związanych z pełnomocnictwami, na podstawie których pana wujek nabył Nowakowskiego 16? Wątpliwościach pojawiających się w różnych źródłach. Bo rozumiem, że pan wierzy tylko w dokumenty urzędowe, tak z pana wypowiedzi wynika. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. A przedział czasowy? 2 lata temu, 3 lata temu, 8 lat temu, rok temu? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czy słyszał pan może o wyroku skazującym przeciwko panowi Leonowi Kalinowskiemu w sprawie sfałszowania pełnomocnictwa do sprzedaży kamienicy przy ulicy Nowakowskiego 16? Czy słyszał pan o tym, że mogło dojść do takiego wyroku skazującego? Że mógł zapaść taki wyrok? Znaczy, takie informacje się pojawiały. O tym słyszałem. I kiedy pan o tym słyszał? Nie potrafię powiedzieć. Czyli wiele lat temu pan o tym słyszał, skoro pan nie potrafi powiedzieć. No, rozumiem, że jakiś czas temu musiał pan to usłyszeć, skoro pan nie jest w stanie przypomnieć sobie, kiedy pan to usłyszał. No, tak jak powiedziałem, nie potrafię określić daty, kiedy coś usłyszałem. Rozumiem. Czy rozmawiał pan ze swoją żoną na temat tych informacji o tym, że pan Kalinowski był skazany za fałszowanie pełnomocnictw? Nie rozmawialiśmy. Czy kontaktował się pan w sposób formalny z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, by wyjaśnić te wątpliwości, które publikowała prasa i informowali o nich mieszkańcy? Czy pan interesował się tym? Czy pan w słuszny sposób się wzbogacił? Proszę pana, tak jak powiedziałem, jeżeli są tego typu informacje w prasie, to ja oczekuję... Tego, czy wysłał pan sprostowanie w takim razie do redakcji, które publikowały te artykuły? Ale sprostowanie czego? Sprostowanie nieprawdziwych informacji, jeśli te artykuły zawierały nieprawdziwe informacje, sprzeczne niż decyzja, którą pan uzyskał. Czy pan dochodził drogą sądową, by te informacje były sprostowane, bądź... Ale o jakich informacjach pan mówi? O informacjach dotyczących skazania pana Leona Kalinowskiego, o informacji dotyczących tego, że kamienica Nowakowskiego 16 w czasie tuż powojennym padła ofiarą szmalcowników. Czy pan uważa, że ja powinienem sprostować informacje o tym, że Kalinowski został skazany? Ja nie wiem, czy on został skazany. Czy pan spróbował się dowiedzieć, czy był skazany, czy nie? Ale od kogo? Od instytucji, archiwów, od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ale, proszę pana, ta informacja, sam pan mówi, że jest w obiegu ogólnym. Obowiązkiem organów państwa, czyli prokuratury, jest... żeby, jeżeli taka informacja jest w obiegu ogólnym, podjąć odpowiednie kroki i tę sprawę wyjaśnić. Pan twierdzi, że pan z żoną nie rozmawiał o tym, że o sprawie pana Kalinowskiego. Czy w takim razie żona pana informowała, że nie może nic w tej sprawie zrobić, ponieważ musi się wyłączyć? Skoro żeśmy nie rozmawiali, to nie mogłem jej poinformować. Czyli nie poinformowała ani pana, ani urzędników. Czyli to w mocy swojego jestestwa te informacje otrzymała.
Przecież przed chwilą pan powiedział, że jest to ogólnie dostępna informacja o panu Kalinowskim. A ja panu mówię, z którą pan nic nie zrobił. A co ja mam zrobić? No może zweryfikować, czy pan się słusznie wzbogacił, czy też nie. Bo to pan się wzbogacił na tej informacji, na tym, że ta informacja nie znalazła się nie była zweryfikowana w toku postępowania administracyjnego. Ale jeżeli informacja o panu Kalinowskim jest rozpowszechniana przez państwową instytucję, to czy ta państwowa instytucja nie powinna tego weryfikować i w tej sytuacji, w dalszym ciągu postępowania, poinformować mnie, że zaszła taka sytuacja i odpowiednio w stosunku do tego zareagować? Dlaczego pan uważa, że ja powinienem prowadzić zamiast prokuratury prywatne śledztwo na temat pana Kalinowskiego, którego ani nie znam, a jak on umarł, to ja miałem 5 lat. A czy żona prosiła pana, by pan zweryfikował informację o tym? Na czym według pana polegałaby ta weryfikacja? No, na przykład poinformowaniu tych organów, by się zajęły sprawą i zweryfikowały urzędowo, czy te publikacje w prasie są prawdziwe bądź nieprawdziwe. Ale by przecież zweryfikowały instytucje państwowe. Czy pan jako Andrzej Walc prosił, zwracał się do jakichkolwiek instytucji publicznych, by zweryfikowały te informacje? Tutaj wielokrotnie świadkowie mówili, że różnego rodzaju informacje przesyłali do organów CBA. Na posiedzenie komisji weryfikacyjnej przeniesiemy się ponownie za kilkanaście minut, a teraz Zgromadzenie Narodowe, przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Andrzej Duda. Mamy na posiedzenie komisji weryfikacyjnej badającej aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. Kolejnym świadkiem, który pojawił się przed komisją, jest Andrzej Walc, mąż obecnej prezydent z miasta stołecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Walc. Pan twierdzi, że pan z żoną nie rozmawiał o tym, że o sprawie pana Kalinowskiego. Czy w takim razie żona pana informowała, że nie może nic w tej sprawie zrobić, ponieważ musi się wyłączyć? Skoro żeśmy nie rozmawiali, to nie mogła mnie poinformować. A, czyli nie poinformowała ani pana, ani urzędników. Czyli to w mocy swojego jestestwa te informacje otrzymała. Przecież przed chwilą pan powiedział, że jest to ogólnie dostępna informacja o panu Kalinowskim. A ja panu mówię, z którą pan nic nie zrobił. A co ja mam zrobić? No może zweryfikować, czy pan się słusznie wzbogacił, czy też nie. Bo to pan się wzbogacił na tej informacji, na tym, że ta informacja nie znalazła się nie była zweryfikowana w toku postępowania administracyjnego. Ale jeżeli informacja o panu Kalinowskim jest rozpowszechniana przez państwową instytucję, to czy ta państwowa instytucja nie powinna tego weryfikować i w tej sytuacji, w dalszym ciągu postępowania, poinformować mnie, że zaszła taka sytuacja i odpowiednio w stosunku do tego zareagować? Dlaczego pan uważa, że ja powinienem prowadzić zamiast prokuratury prywatne śledztwo na temat pana Kalinowskiego, którego ani nie znam, a jak on umarł, to ja miałem 5 lat. A czy żona prosiła pana, by pan zweryfikował informację o tym? Na czym według pana polegałaby ta weryfikacja? No, na przykład poinformowaniu tych organów, by się zajęły sprawą i zweryfikowały urzędowo, czy te publikacje w prasie są prawdziwe bądź nieprawdziwe. Ale by przecież zweryfikowały instytucje państwowe. Czy pan jako Andrzej Walc prosił, zwracał się do jakichkolwiek instytucji publicznych, by zweryfikowały te informacje? Tutaj wielokrotnie świadkowie mówili, że różnego rodzaju informacje przesyłali do organów CBA, prokuratury i tak dalej. I nikt nic z tym nie robił. Czyli pan uznał, że skoro mieszkańcy te informacje przekazali, pan tego nie musi sprawdzać. I pan tego nie próbował sprawdzać na własną rękę, tak? Czy pan nie próbował się upewnić, po prostu, czy pan środki, które pan uzyskał, może pan je legalnie przetrzymywać, ponieważ ktoś kwestionuje pana tytuł do tych środków? Czy pan tego nie próbował zweryfikować sam, by potwierdzić, że tak, ma pan rację? Wie pan, ale, bądź nie mam racji. Ale cały czas panowie mówią, że to było, że powinienem wiedzieć, bo to jest medialnie rozpowszechniane. Wobec tego ja mówię,
że tak samo powinna wiedzieć prokuratura i CBA. A pana żona? Czy pan uważa, że ja mam lepsze środki... Jako prezydent miasta stołecznego Warszawy. Pan uważa, że pan ma że ja mam lepsze środki niż CBA i prokuratura razem i moje prywatne śledztwo powinienem przeprowadzić, bo oni nic nie robią, więc ja powinienem przeprowadzić prywatne śledztwo, bo jestem lepszy niż całe CBA i cała prokuratura. No, CBA przez lata rządów partii, której pana żona była, jest wiceprzewodniczącą, jakoś nie potrafiła odnaleźć problemu z reprywatyzacją, więc być może pan, to jest wyjaśnienie dlatego, że pan mógł spokojnie spać w tamtym okresie. Ale wrócę do pytań. Chciałbym pana zapytać, bo pan twierdził, że pan działał przez pełnomocników. Pan nie przekręca słów, dlatego że przed chwilą świadkowie mówili, że w roku 2007 składali zawiadomienie do prokuratury i CBA. Pan Kamiński był szefem CBA do roku 2009. Miał a wie pan, kiedy się odnalazły dokumenty dotyczące skazania pana Kalinowskiego? Nie dokument dotyczący, że są wątpliwości, że toczył się proces, tylko kiedy się odnalazły dokumenty dotyczące skazania? W 2008 roku. A wie pan, kiedy wydano decyzję w oparciu o te fakty? Dotyczące znalezionych dokumentach, że Leon Kalinowski był skazany w 2012 roku. Do końca 2007 roku, można powiedzieć w okolicy 2007 roku, jedna informacja, która była w obiegu w dokumentach, jest to informacja o zastrzeżeniu pani Marii Oppenheim, którą panu tak trudno było sobie przypomnieć, poza treścią decyzji, która była dla pana korzystna w tej sprawie. Ja bym chciał odwołać się jeszcze do pana zeznania w zakresie działania przez pełnomocników, bo tutaj pan roztacza przed nami taki obraz sytuacji, że pan w zasadzie się sprawą nie interesował, robili to za pana pełnomocnicy, pan się nie spotykał, nie za dużo miał pan wiedzy w tej sprawie, po prostu pan odebrał środki po transakcji z Feniksem i pana już w tej sprawie nie było. Natomiast w 17 stycznia 2003 roku to nie pełnomocnicy, tylko pan osobiście, jako Andrzej Walc, składa do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kopię postanowień sądowych dotyczących spadków w gałęziach spadkobierców po Romanie Kępskim. Nie żaden pełnomocnik. Pan bezpośrednio osobiście przedkładał te dokumenty do Urzędu Miasta. Dlaczego pan zeznał, że się pan sprawą nie interesował, robił to przez pełnomocników? Proszę pana, ten dokument, który pan ma w ręku, to jest dokument, który ja i wszyscy spadkobiercy musieliśmy złożyć jako dowód, że wchodzimy w ten zakres roszczeń. Akurat wtedy... Ale nie robi tego pełnomocnik, proszę? Przez pana wyznaczony, nie. Tylko robi to pan w imieniu wszystkich. Ponieważ... Pan osobiście dostarcza dokumenty, na temat wszystkich spadkobierców po Romanie Kępskim. No to trochę jest to sprzeczne z twierdzeniem, że pan w ogóle się sprawą nie interesował i pan wysyłał pełnomocników w tej sprawie. Z tego wynika, że pan osobiście w imieniu wszystkich spadkobierców po Romanie Kępskim dostarczał miastu brakujące dokumenty. Proszę pana, jeżeli pan zajrzy w dokumenty, to... Styczeń 2030 roku jest to moment, w którym kończą się zarówno sprawy spadkowe rodziny Kępskich, jak i czyli Romana Kępskiego, jego brata i tak dalej, i Haliny Kępskiej. W tym czasie akurat byłem w Polsce, bo tak jak powiedziałem, że mieszkałem za granicą w styczniu i żeby uniknąć konieczności przyjeżdżania, ustaliliśmy ze wszystkimi, że zbieramy wszystkie informacje z aktualnie zakończonych spraw spadkowych i w całości wszystkie je przekazujemy, tak żeby Urząd Miasta miał komplet informacji o spadkobiercach, którzy wchodzą w tą sprawę, z informacją, jakie są powiązania pomiędzy Romanem, Haliną, i tam również innymi. I to był jedyny powód, dla którego w styczniu wszystko razem zostało złożone. Przez pana osobiście. A to jest jakiś zarzut?
Znaczy pan stwierdził, że pan w ogóle się sprawą nie interesował i robił to przez pełnomocników, a jednocześnie to pan osobiście dokonuje faktycznych czynności związanych z przekazywaniem dokumentów i pozyskiwaniem dokumentów do pozostałych spadkobierców. Pytanie o pełnomocników odnosiło się do spotkań z Feniksem. Nie, on dotyczyło postępowania. Jedno pytanie dotyczyło postępowania, drugie pytanie dotyczyło transakcji z Feniksem. Doskonale pamiętam te pytania. Możemy otworzyć zresztą, jeśli będzie taka potrzeba. Dobrze, ale tak już w samym oświadczeniu powiedziałem, że mieszkałem za granicą i był wyznaczony adwokat, pełnomocnik, który się tym zajmował. Jak byłem w Polsce, zajmowałem się tym osobiście. Nie można powiedzieć, że... No to w takim razie jest sprzeczność w pana oświadczeniu. Sprzeczność na czym polegająca? Że można powiedzieć pewnego rodzaju, nie, myślę, że to nie jest istotne, więc przejdziemy dalej. Tak, tak mi się wydaje, że w zależności od potrzeb albo pełnomocnik, albo ja załatwialiśmy sprawy, a ponieważ byłem rzadko, to na ogół robił to pełnomocnik. Zeznał pan, że po uzyskaniu środków finansowych po sprzedaży nieruchomości Feniksowi, pan przestał się interesować sprawą, pan nie czyta artykułów, pan nie ma żadnej wiedzy, która wskazywałaby na wątpliwości. Czy słyszał pan kiedykolwiek o problemach lokatorów w kamienicy Nowakowskiego 16 przed rozprawami, które miały miejsce wczoraj i dzisiaj? Czy w ogóle dotarły do pana informacje o problemie lokatorów z jakichkolwiek źródeł? Nawet jeśli to są media, którym pan nie zawsze zawierza. Znaczy to były informacje też z różnych źródeł. Ja nie potrafię tego usystematyzować. Ale pan jakąś świadomość sobie miał przed tymi rozprawami tego, co mogło spotkać mieszkańców Nowakowskiego 16 po reprywatyzacji? No z tego, co słyszałem, mieli problemy, także... Czy rozmawiał pan z żoną o problemach lokatorów związanych z reprywatyzacją? Bo pan jako osoba doświadczona w procesie reprywatyzacji, pan twierdzi, że o Nowakowskiego 16 pan nie rozmawiał, ale na pewno reprywatyzacja często pojawiała się w mediach w ostatnich latach. Co pan ma na myśli, mówiąc osoba doświadczona? Pan jako osoba, która jest beneficjentem zwrotów, ma pewnie swój pogląd na proces reprywatyzacji i sytuację lokatorów po reprywatyzacji. Ale dotyczy to jednej kamienicy, trudno mówić o szerszym doświadczeniu. Ale chyba podobne problemy spotykały innych mieszkańców, to akurat na komisji widać. Ale tak jak powiedziałem, że po momencie sprzedaży, ponieważ już nie byłem właścicielem, więc sprawą się nie interesowałem dokładnie. Czyli nie reagował pan na informacje, które by do pana docierały o problemach mieszkańców z reprywatyzowanych kamienic? Nie. Chciałbym pana zapytać o informacje o podwyżkach. Mianowicie państwo sprzedaliście Feniksowi kamienicę w lutym 2007 roku, natomiast 11 października 2006 roku faktyczne władztwo nad nieruchomością przejęliście państwo jako spadkobiercy, beneficjenci decyzji zwrotowej. 5 dni później lokatorom podwyższono czynsz o 400%. Czy pan wyrażał zgodę, to było pana polecenie, by takie podwyżki wydać, bo w tym okresie między październikiem a lutym to państwo byliście uprawnieni do tego rodzaju czynności. Znaczy w momencie, jak była podpisana, od momentu, jak była podpisana umowa, ja się nie interesowałem już tymi sprawami, także to już była decyzja. A kto podjął decyzję o podwyżce czynszu 5 dni po przyjęciu przez pana i pozostałych spadkobierców tej nieruchomości? To rozumiem, że firma, która się tym zajmowała. Czy państwo takie wytyczne tej firmie przekazaliście? Nie. Czy państwa nie interesował los lokatorów, jakie będą płacili stawki czynszu? W państwa kamienicy. Wie pan, ale to był moment, w którym nastąpiło przejęcie kamienicy. Przez państwa. Przez następnych właścicieli. To państwo na jakich warunkach? Państwo sprzedaliście w lutym, a przekazaliście faktycznie wcześniej. Ja dlatego pytam, czy podwyżka czynszu była uwzględniona w waszych ustaleniach między wami jako właścicielami aktualnymi, a przyszłymi właścicielami, którzy przejęli wcześniej niż nabyli prawo użytkowania wieczystego od państwa w drodze umowy. Czy kwestie tego, jak będą traktowani lokatorzy w czasie, kiedy pan dalej jest właścicielem, były uregulowane tymi umowami, które pan zawierał przed wstępnymi z Feniksem?
Czy pan, te rozliczenia finansowe były tylko... Pan mnie pytał o szczegóły, których ja nie pamiętam i nie znam. Według tego, co ja mam zapisane, umowa przeniesienia własności była w październiku 2006 roku i od tego momentu byli nowi właściciele. Nie, umowa jest lutego 2007 roku, ta, w której wskazane są rozliczenia między panem, umowa sprzedaży. Umowa przedwstępna, pan w oświadczeniu sam stwierdził, że była w lipcu. Przedwstępna. Nie, umowa przedwstępna była w sierpniu, natomiast w październiku była umowa przeniesienia własności. I potem był okres jakby uprawomocnienia się tych decyzji. I... Czyli zawarliście państwo jeszcze umowę z Feniksem przedwstępną w sierpniu i w sprzedaży jeszcze z październiku, kolejną sprzedaży w lutym, tak? Nie, w lutym nie było umowy sprzedaży. W lutym była... Była umowa sprzedaży. 7 lutego? 7 lutego 2007 roku. Umowa, która stwierdzała sprzedaż praw po stronie pana i pozostałych spadkobierców Feniksowi za kwotę 15 milionów złotych. To jest umowa z lutego 2007 roku. Więc chyba pan to w oświadczeniu też odczytał, ale... Ja chciałbym panu przeczytać pana wypowiedź w związku z podwyżką czynszu. Czy wyście zwariowali? Robić coś takiego na 2 tygodnie przed wyborami? Można się zastrzelić. Pan to powiedział w grudniu 2006 roku. Jednocześnie oświadczył pan, że pan nie pamięta, żeby stawki czynszu były regulowane w okresie, kiedy jeszcze nie jest sprzedana całkowicie nieruchomość Feniksowi. Czyli jak rozumiem, pana zdziwienie wzbudził fakt nie samej podwyżki, ale tego, że dzieje się to w okresie wyborczym. Tak należy interpretować tę wypowiedź? Proszę pana, ja nie powiedziałem, że nie pamiętam. Ja powiedziałem, że nie miałem wpływu na to podwyższenie. No, proszę pana, pan stawał się na mocy decyzji współwłaścicielem tego budynku i pan zawierał umowy dalej, kto może dysponować którymi z pana pożytków praw. Ale jak pan widzi... Ja panu zapytałem, czy to działo się to pana decyzją, bądź też, czy pan uregulował te kwestie, przekazując prawa do dysponowania w tym okresie nieruchomością innej osobie. No więc powiedziałem, że ani nie regulowałem i sama moja wypowiedź, którą pan cytuje, czyli zaskoczenie, świadczy o tym, że nie wiedziałem o tym. No i był pan zdenerwowany, że dzieje się coś takiego na 2 tygodnie przed wyborami. No chyba... A nie zwrócił pan w tej wypowiedzi uwagi, że dla tych ludzi to początek końca, można powiedzieć, jeśli chodzi o stabilne życie. Ta podwyżka czynsz. Czy... Dlatego też pytam, co pan myślał o losie mieszkańców Nakowskiego 16? Jako osoba, która jest odpowiedzialna wskutek pana decyzji ekonomicznych, pana czynności prawnych związanych z przeniesieniem własności, no to wpływało na los poszczególnych mieszkańców, to co się z nimi dalej działo. Dlatego to jest istotne. Proszę pana, oprócz mnie było jeszcze 11 spadkobierców. Częściowo osoby zupełnie mi obce. Te decyzje wymagały wspólnego działania wszystkich spadkobierców. Czy rozmawiał pan ze spadkobiercami o wątpliwościach, które się pojawiły w związku z podwyżką czynszów, czy z tymi informacjami, co się dzieje z mieszkańcami Nakowskiego 16 już po sprzedaży grupie Feniks? Czy w związku z tym, że pan twierdzi, że to wymagało decyzji wszystkich, czy wszyscy analizowaliście skutki państwa decyzji? Wie pan, większości spadkobierców ja w ogóle nie znałem, więc trudno mi mówić o jakichś spotkaniach. To może powiem o pana rodzeństwie i pana córce. Bo myślę, że pan ich zna. No ale my żeśmy mieli tylko część udziału. No tak, ale w tej części, która państwo przysługiwała, czy mieliście, rozmawialiście o tym, co się dzieje z mieszkańcami i nie. Mieliście jakieś przemyślenia? Nie rozmawialiście dlatego, o tym, co się dzieje z mieszkańcami. Wszystkie decyzje, które były podejmowane i musiały być podejmowane przy zgodzie wszystkich spadkobierców. Chciałbym pana zapytać jeszcze o kwestię pana Marcina Bajki. Dlaczego pan do niego zadzwonił, pytając o reprywatyzację nieruchomości Nakowskiego 16? Ja nie przypominam sobie takiej rozmowy, a jak słyszałem we wczorajszej wypowiedzi pana Bajki, on nie wie, czy on do mnie zadzwonił, czy ja do niego, czy on się pytał, czy ja coś mu powiedziałem. A czy potem stwierdził, że ktoś do niego zadzwonił, bo nie wie, skąd pan miał do niego numer? I mógł tylko przewidywać. Pan Bajko wczoraj zeznał, że nie wiedział, skąd pan miał do niego numer. Ja nie pamiętam takiej rozmowy. Czyli taka rozmowa się nigdy nie odbyła? Nie pamiętam takiej rozmowy. Czy nie jest pan w stanie ani powiedzieć, że odbyła się, ani że nie odbyła?
To, co słyszałem, ja nie wiem, co mówił pan Bajko później, natomiast ja mówię o tym, co mówił w czasie zeznań, że nie pamięta, czy on do mnie, czy ja do niego, czy on się pytał, czy ja go się pytałem, czy mi powiedział, czy żona ma słuchawkę. To z jakiego powodu chciał... Z jakiego powodu nagle mu się przypomniało, to ja nie bardzo wiem. Sam nie pamiętam nawet... Jaka była treść tej rozmowy? Proszę? Jaka była treść tej rozmowy? Treść rozmowy z panem Bajko. Nie pamiętam o czym rozmawialiście? Nie pamiętam takiej rozmowy. Czyli nie przypomina pan sobie takiej rozmowy? Nie pamiętam. Czy nie przypomina sobie pan również żadnych rozmów z pana żoną dotyczącej Nowakowskiego 16? Nigdy w państwa domu ten temat był tematem tabu, tak? Bo? Tak? Nie bardzo rozumiem pana pytanie. Czy potwierdza pan, że pan nigdy nie przypomina sobie, że on kiedykolwiek z żoną rozmawiał o reprywatyzacji Nowakowskiego 16 przez 11 lat od przejęcia tej nieruchomości? Czy to był w państwa domu temat tabu, o którym się nie rozmawia? Proszę pana, nie użyłem stwierdzenia, że nigdy nie rozmawiałem z moją żoną na temat Nowakowskiego 16. Pytanie, które było stawiane, odnosiło się do konkretnych sytuacji, a nie ogólnie o rozmowach na temat Nowakowskiego. Tak jak powiedziałem w oświadczeniu, ta sprawa jest moją sprawą spadkową i ustaliliśmy z żoną, że ja się tym zajmuję i ona się tym nie interesuje. Więc rozmawialiście z żoną o tym, że decyzja w sprawie Nowakowskiego 16 była prawidłowa bądź nieprawidłowa? Tak jak powiedziałem, dopóki nie mam dokumentów... Ale ja pytam pana, czy rozmawialiście z żoną? Czy pan rozmawiał z żoną o tym, czy decyzja była prawidłowa bądź nieprawidłowa? Nie pytam o wasze wnioski. Ja nie jestem prawnikiem i nie A pana żona jest profesorem prawa. Ale... Więc może pan pytał żonę o to, skoro jest profesorem prawa. Ale żona nie jest od spraw spadkowych, więc... Czyli nie zajmowała chciałbym, się, żeby pan udzielił precyzyjnej, nie zajmowała się chciałbym, moją sprawą żeby pan udzielił precyzyjnej odpowiedzi. Czy kiedykolwiek rozmawiał pan z żoną na temat tego, jaka była treść decyzji zwrotowej Nowakowskiego 16? Czy była prawidłowa bądź nieprawidłowa? Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z żoną o wątpliwościach, które pojawiały się w różnych źródłach w zakresie tej reprywatyzacji? Nie prosiłem nigdy żony o ocenę tej decyzji. Ja pytam, czy państwo rozmawialiście o tym, nie? Czy pan prosi o ocenę? Jeżeli nie prosiłem o ocenę, no to... A żona mogła poprosić pana o ocenę równie dobrze, więc to nie jest precyzyjna odpowiedź. Po prostu precyzyjna odpowiedź, tak czy nie. Czy kiedykolwiek rozmawiał pan z żoną o tym, czy decyzja w sprawie Nowakowskiego 16 jest prawidłowa bądź nieprawidłowa, czy też o tym, o wątpliwościach, które pojawiały się w zakresie tej reprywatyzacji w różnych źródłach? Nie było to przedmiotem naszych rozmów. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Rabiej. Dziękuję bardzo. Zeznał świadek, że miał 5 lat, kiedy zmarł pan Leon Kalinowski, a zarazem mówił świadek, że nie interesował się tą historią Leona Kalinowskiego, historią z lat 40. Czy naprawdę nie czuł świadek takiej potrzeby, kiedy już stało się to informacją publiczną, kiedy stało się to już jasne, żeby zapoznać się z dokumentami, żeby na własną rękę przeprowadzić taką kwerendę i znaleźć te informacje? Po prostu po to, żeby być też pozyskać taką wiedzę dla własnego spokoju, dla własnego sumienia. Czy nigdy nie miał pan takiej myśli i nie podjął pan takich kroków, żeby wyjaśnić i dowiedzieć się więcej na temat tych dokumentów i tamtych historii z początku lat 40. Uważam, że od tego są odpowiednie organy państwa i one powinny to sprawdzić i przekazać taką informację i mnie poinformować. Ja nie mam zamiłowania do grzebania w cudzych życiorysach. Ale nie miał pan takiej wewnętrznej potrzeby nigdy. Nie. Mimo, że słyszał pan o tym, że taka historia miała miejsce, że czytał pan o tym w prasie, mimo, że było już dosyć głośno na ten temat. Wie pan, no, przeglądanie dokumentów wymaga jednak fachowego przygotowania. Jestem inżynierem, a nie archiwistą. Albo... Nie, chciałem tylko spytać, czy czuł pan taką potrzebę, czy nie czuł pan takiej potrzeby? Nie czułem takiej potrzeby. Nie umiem ani nie lubię robić takich rzeczy. Chciałem też zapytać o kontakty z innymi niż pan Marcin Bajko, urzędnikami ratusza. Czy kontaktował się pan z nimi pomiędzy rokiem 2003-2006? A jeżeli tak, to czego dotyczyły te kontakty? Tak jak powiedziałem w oświadczeniu, ponieważ w tym czasie przebywałem za granicą,
Sprawą zajmował się mój adwokat, a ja tylko w tych momentach, jak byłem w Polsce, w szczególnych przypadkach. Natomiast cały proces ten administracyjny nie wymagał w ogóle kontaktu z urzędnikami. Dlatego, że od momentu wstąpienia w 2003 roku, czyli złożenia dokumentów, że jestem spadkobiercą, wszystkie kolejne decyzje jakby były wydawane przez urzędników ratusza z automatu w kolejności postępowania administracyjnego. Także nie było konieczności spotykania się oprócz momentów, kiedy trzeba było podpisać dokumenty, prawda, wspólnie ze wszystkimi spadkobiercami i urzędnikami ratusza, więc to były jedyne momenty spotkań. Rozumiem, czyli takich kontaktów z urzędnikami ratusza nie było. Chciałem zapytać również o okoliczności, w jakich doszło do wyboru spółki Feniks jako spółki, która zakupiła roszczenia od prawa od osób, które były spadkobiercami. Czy to była jedyna oferta, która była przedmiotem rozważania? Czy pojawili się na przykład inni chętni kupcy? Czy też spółka Feniks była jedyną, która odpowiedziała na Państwa ofertę? Jakie były tutaj kryteria wyboru tej oferty? Czy tutaj pojawiały się różne firmy, których nazw nawet nie pamiętam, ale firma Feniks była jedyną firmą, która do końca była zainteresowana, prawda? Znaczy inne firmy ze względu na fatalny stan techniczny budynku czy właśnie lokatorów rezygnowały. Firma Feniks była jedyną, która do końca była zainteresowana. Powiedział świadek, że rezygnowały ze względu na lokatorów, czyli to znaczy, że ten wątek lokatorski był dla tych firm obciążający, to znaczy zdawały sobie sprawę, że będą miały problemy z lokatorami, tak? No to chyba jest oczywiste we wszystkich nieruchomościach, prawda, że inaczej się kupuje nieruchomość pustą, inaczej jeżeli jest zamieszkała. Czyli można z tego wnosić, że dla nabywcy, dla spółki Feniks ta kwestia lokatorów była pewnym problemem i spółka zdawała sobie z tego sprawę, że ona będzie problemem, tak? Wie pan, tego nie potrafię osądzić. Dziękuję bardzo. To wszystkie moje pytania. Dziękuję uprzejmie. Pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam do pana pytanie, bo oświadczał pan wielokrotnie, że wiedzę na temat całej tej sprawy związanej z kamienicą przy Nowakowskiego 16 uzyskał pan dopiero w 2002 roku, czyli od momentu śmierci pana ciotki Haliny Kępskiej. Czy w owym czasie docierały do pana jakiekolwiek informacje, czy miał pan świadomość, że ta nieruchomość mogła pierwotnie zostać zbyta przez szmalcowników na podstawie czynności prawnej, która tak naprawdę była przestępstwem? Nigdy nie miałem takich informacji. Dobrze, a za jaką kwotę sprzedaliście państwo nieruchomość grupie Feniks? Nie wiem, czy mogę to podać, bo to jest informacja, jeżeli komisja mnie zwalnia z obowiązku dotrzymania tajemnicy. Bo nie chcę ponosić odpowiedzialności karnej za ujawnianie informacji o innych osobach. Zapytam inaczej, czy na tamten okres to była cena rynkowa, czy była wyższa, czy niższa od ceny rynkowej? Tak jak powiedziałem, kamienica czekała 2 lata na nabywcę, więc było oczywiste, że sprzedamy każdemu, kto da najwyższą cenę. Firma Feniks była jedyną firmą, która dawała taką cenę, którą mogliśmy zaakceptować. Tak jak mówię, przez 2 lata była wystawiona, więc to nie było tak, że sprzedajemy aby szybciej, bo przez 2 lata żeśmy czekali na nabywcę. Była to jedyna oferta, jedyna firma, która dawała nam sumę zadowalającą wszystkich spadkobierców, no bo nie ja decydowałem, musiała być zgoda wszystkich spadkobierców, że suma jest wystarczająca. Rozumiem, a czy ktoś ze spadkobierców miał jakieś obiekcje, przeciwwskazania do tej kwoty, którą proponował potencjalny nabywca? Czy rzeczywiście wśród tych 12 spadkobierców była pełna jednomyślność?
No, wie pan, wszyscy się musieli zgodzić na sprzedaż za tą sumę, więc... Nie, bo czy to tak po prostu było przez aklamację, zgadzamy się, czy była jakaś dyskusja, ewentualnie jak ona wyglądała, jak przebiegała? Nie pamiętam tego dokładnie, no ale wydaje mi się, że jakaś była droga negocjacji, prawda, między spadkobiercami a grupą Phoenix, jeżeli chodzi o wysokość tej sumy, ale no ja szczegółów nie pamiętam. No w każdym razie doszliśmy do momentu, kiedy wszyscy byli zadowoleni, no tak można powiedzieć, prawda? Dobrze, ja bym może jednak powrócił do tego wcześniejszego pytania, bo wydaje mi się, że to nie jest żadna informacja tajna, czy niejawna, czy objęta jakąkolwiek inną klauzulą tajności, jaka była kwota tej nieruchomości, zwłaszcza, że my jako komisja również tę kwestię badamy. To może jakby pan zechciał powiedzieć, za jaką kwotę zbyliście państwo ostatecznie nieruchomość przy Nowakowskiego 16? Czyli rozumiem, że jestem zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli ktoś by miał obiekcję. Proszę pana, to jest jakby informacja, którą ustala komisja i jakby to nie ma żadnej tajemnicy nad tym. Och, no rozumiem. Czyli o ile pamiętam, bo ja no to jakby nie było, to już było parę lat temu, ale to jest rząd chyba 14 milionów, tak mi się wydaje. I czy w pana ocenie to jest kwota, która rzeczywiście nie była taką ceną rynkową, czy rzeczywiście tyle ta nieruchomość jest warta, czy jest to mniej, czy może więcej, jak... Znaczy, o ile pamiętam, to... Czy ma pan wiedzę w tym o przedmiocie? O ile pamiętam, to inne firmy, które się zgłaszały, oferowały niższe kwoty. Rozumiem. Czy pan i pana małżonka, pani Hanna Gronkiewicz-Walc, czy macie państwo ustrój wspólności majątkowej, czy odrębności? Nie, mamy ustrój wspólności, natomiast majątek pochodzący ze spadku jest majątkiem odrębnym z mocy prawa. Rozumiem. A w takim razie, jakby pan zechciał komisji powiedzieć, co się stało z tym majątkiem, który uzyskał pan na skutek sprzedaży tej nieruchomości, z tą częścią, która się panu należała? Co się z tym stało, z tą masą majątkową? Wie pan, to jest sprawa bardzo przejrzysta przy tego rodzaju sprawach, dlatego że wszystko przebiega przez przelewy bankowe i te pieniądze są na moim koncie, osobnym koncie. Czyli one nie zostały w żaden sposób wydane, one po prostu są w pana posiadaniu cały czas? No trudno mi powiedzieć, jaka suma, ale ze względu na odrębność tego majątku są na odrębnym koncie. Mhm. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę pan poseł Lisiecki. Proszę świadka, proszę powiedzieć, kiedy pan poznał Krzysztofa Kawalca, Andrzeja Kawalca lub Radosława Martyniaka ze spółki Phoenix? Czy kiedykolwiek świadek się spotykał z tymi osobami? Tak jak już mówiłem, firma Phoenix zgłosiła się do nas jako potencjalni nabywcy kamienicy. No i wtedy mieliśmy kontakty. Ja nie potrafię powiedzieć, czy spotykałem się ze wszystkimi panami, bo te spotkania były różne. No, spotkania były pomiędzy grupą spadkobierców, a przedstawicielami firmy Phoenix. Nie wiem, kto uczestniczył w tych spotkaniach, bo to było dawno. A było wiele takich spotkań? No były prowadzone negocjacje między spadkobiercami a firmą, więc wydaje mi się, że kilka było, może dwa, może trzy, no też tego nie pamiętam. A pana reprezentował jakiś prawnik, pełnomocnik, czy pan osobiście? No tak jak powiedziałem, że spotkań mogło być kilka, więc ja nie pamiętam, czy we wszystkich brałem udział, po prostu nie pamiętam. Ale nie pamięta pan, czy pan miał swojego pełnomocnika, czy osobiście pan brał udział w tych? Znaczy, generalnie nasza rodzina miała swojego pełnomocnika, który występował w sytuacji, jak było to potrzebne. Ale tak jak mówię, nie potrafię powiedzieć, w których spotkaniach, które się odbywały, no,
Czyli mogło być tak... Jakby nie było 10 lat temu. Rozumiem. Tak, że mogłem być ja, mógł być pełnomocnik. Tego nie stwierdzę. Rozumiem. Czyli w tej chwili pan nie jest w stanie zaprzeczyć, czy spotykał się pan z panem Kawalcem, bądź z panem Martyniakiem osobiście, czy też robił to pana pełnomocnik? To znaczy... uczestniczyłem w spotkaniach spadkobierców z przedstawicielami firmy Phoenix. Rozumiem. Ja lub mój pełnomocnik. Mhm. Rozumiem. Proszę powiedzieć, a tym pełnomocnikiem to kto był? To był adwokat, który prowadził sprawę spadkową. Czy to była rodzina pańskiej żony? Nie, nie. A mecenas Gronkiewicz to rodzina pańskiej żony? To jest mój teść, ojciec. I on nie brał udziału w tych postępowaniach spadkowych? Teść umarł w 2001 roku, więc nie mógł brać udziału. Ale postępowanie spadkowe po panu Romanie Kępskim prowadził pan Gronkiewicz. Które postępowanie? Spadkowe. Postępowanie spadkowe po Romanie Kępskim skończyło się na początku 2002 roku, a więc rok po śmierci mojego teścia. Nie mógł doprowadzić tego. Mógł, zwłaszcza, że postępowanie rozpoczęło się przed 2001 rokiem. Ale... Bo w którym roku zmarł pan Roman Kępski? Proszę? W którym roku pan Roman Kępski zmarł? W 99. No to postępowanie spadkowe mogło się rozpocząć przed 2001. Nie jest to wykluczone. Więc nie jest wykluczone również to, że pan Gronkiewicz prowadził sprawę spadkową pana oraz dalszych członków tej grupy spadkobierców. Nie mógł prowadzić mojej sprawy, bo moja sprawa zaczęła się w 2003 roku. Nie, mówię o sprawie spadkowej. To znaczy, pan świetnie rozróżnia kwestie takie, kto może tam brać spadek, czy nie. Zresztą pouczał tutaj pan członków komisji weryfikacyjnej. Natomiast nie rozróżnia pan sprawy spadkowej od sprawy administracyjnej dotyczącej samego zwrotu. W związku z czym sprawa spadkowa jest to sprawa, która dotyczy spadkobrania po Romanie Kępskim. Decyzja administracyjna jest pochodną tej sprawy spadkowej. Więc o co pan się pyta? Pytam się, czy pan Gronkiewicz, mecenas Gronkiewicz, prowadził pana sprawę spadkową dotyczącą odziedziczenia przez pana po Romanie Kępskim spadku. Nie prowadził, ponieważ nie żył. Nie, jest podpisany pod dokumentami, prowadził, proszę pana, prowadził do jakiegoś... Ale to było nie to postępowanie, panie przewodniczący, to postępowanie po Wiktorii Popławskiej Muniak. Sprawdźcie państwo dokumenty. Dobrze, ale chodzi o to, że... Nie, to postępowanie spadkowe. Dobrze, ale prowadził postępowanie spadkowe, część tego postępowania spadkowego, przecież nie mówimy, że wszystkie, dobrze, ale chodzi o to, że znał tą sprawę, jak rozumiem, o to chodzi koledze, tak? A nie o tam... Patrzmy panu dokumenty i wtedy pytajmy pana. No naprawdę, postępujmy rzetelnie. Dobra, idźmy. To co ja mam pokazywać? Dokumenty spadkowe pana, po którym odziedziczył ten majątek? Skoro no pan chyba twierdzi, pan... że to postępowanie prowadził pan adwokat, który go nie prowadził, to bardzo proszę, żeby pan pokazał. To proszę... A właśnie, tak przy okazji pani mecenas, to reprezentuje miasto stołeczne Warszawa, czy... Państwa Gronkiewicz. Ja mam też to samo pytanie. Bo wydaje ja mi się, że powiedzieć, pani... że z racji tego, jaki zawód wykonuje, przepraszam, z racji przepraszam. Tego, jaki zawód wykonywał pan... Momencik. Pani się pomyliły role. I w momencie, kiedy nie ma przewodniczącego jakiego, to ja udzielam głosu. Dobrze? Za chwilkę udzielę pani głosu. Ale pan mi udziela głosu. Ale... W momencie, jak nie ma przewodniczącego jakiego, dobrze, to ja ale to dobrze, to ja wyjaśnię. Dobrze, to w takim razie już jestem. Proszę o sprecyzowanie. I mam prośbę, już pytania. Jestem, dobrze. Przepraszam pana za brak komfortu, ale już jestem. Kancelaria adwokacka adwokata Wojciecha Gronkiewicza. Wniosek o nabycie spadku po Halinie Kępskiej. Podpisany Wojciech Gronkiewicz. Mogę okazać, jak jest potrzeba.
Ja mam wiedzę urzędową ze cmentarza na Powązkach i tam z racji tego, że jako aplikanci adwokaccy chodzimy zapalać znicze, jest informacja, że pan adwokat Wojciech Gronkiewicz zmarł 16 kwietnia 2001 roku. Czy państwo to kwestionujecie? Nie, ponieważ dokument, o którym... dopiero w 2002 roku. Przepraszam, może pan przeczytać, bo ja... Tak. Dobrze, słuchajcie państwo, no bo w tej chwili to... Proszę przeczytać. Owszem, już przeczytam i zaraz panu też pokażę, dobrze? Chodzi o dokument, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W imieniu wnioskodawczyni Haliny Kępskiej, której pełnomocnictwo załączam, wnoszę o stwierdzenie po spadku po zmarłym Romanie Kępskim. Warszawa, to jest 6 czerwca 2000 roku. Wojciech Gronkiewicz, adwokat. Z tego wynika, że jest to postępowanie po Romanie Kępskim z wniosku pani... Haliny Kępskiej, a nie z wniosku pana Walca po pani Halinie Kępskiej. Ale myśmy to mówili, jest chyba różnica. A co innego pytał pan minister? Ja dopytywałem i mówiłem, że chodzi o spadkowanie, że chodzi o spadek po państwu, po Romanie Kępskim i po Halinie Kępskiej. Dlatego niepotrzebnie państwo wprowadzacie to zamieszanie. Zamieszanie wprowadził pan minister, mówiąc, czy... Proszę mnie nie przykrzykiwać. Będzie zadaje pytanie dalej pan Lisiecki. Ja przekazuję pracownikom departamentu do okazania, jeżeli państwo chcielibyście zobaczyć ten dokument. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę świadka. Stwierdził świadek, że nie interesował się osobą Leona Kalinowskiego. Tak przynajmniej ja zrozumiałem z wypowiedzi podczas pytania, znaczy po pytaniu zadanym przez ministra Kaletę. Nie interesował się. No to proszę powiedzieć, jakim cudem tak świadek precyzyjnie określił, że miał 5 lat, kiedy zmarł Leon Kalinowski. Skoro się w ogóle tą osobą świadek nie interesował. Wie pan, generalnie miałem 5 lat, jak to wszystko się działo. Umownie mówię, że wtedy, jak to się wszystko działo, ja miałem 5 lat. Może 7, może 3. No. Ale nie wie świadek, o kim mówimy, jeżeli mówimy Leon Kalinowski w sprawie Noakowskiego 16. Ale a propos czego jest to pytanie? To jest a propos pamięci świadka dotyczącej osoby Leona Kalinowskiego. Że jak miałem 5 lat, to pamiętałem, nie, proszę, że on świadka, umarł? Nie, kiedy nie świadek miał 5... Nie bardzo rozumiem pytania. Chodzi mi o to, czy świadek wie, o kim mówimy w kwestii Noakowskiego 16, jeżeli mówimy o panu Leonie Kalinowskim. Wiem, Leon Kalinowski sprzedał Romanowi Kępskiemu kamienicę. A czy świadek wie, że sprzedaż tej kamienicy nie mogłaby nastąpić w momencie, gdyby nie doszło do sfałszowania pełnomocnictw byłych właścicieli, między innymi państwa Oppenheimów? Wie świadek? Czy świadek ma świadomość tego? Jeżeli takie fałszerstwo jest udowodnione... Fałszerstwo jest udowodnione w latach 40. i 50. Tak, przed stalinowskim sądem, oczywiście. A, to jest nowy wątek, przepraszam, to muszę wejść. Czyli świadek kwestionuje... Przepraszam. Czyli rozumiem, że pan kwestionuje wyrok tego sądu, to znaczy, że pan go bardzo dobrze zna. Od kiedy pan zna ten wyrok? Nie, ja mówię o okresie, w którym, bo pan powiedział datę, prawda? Tak, ale od kiedy pan zna ten wyrok? Nie rozumiem. A od kiedy pan zna ten wyrok? Przed chwilą pan powiedział datę. Tak, ale pan od kiedy zna ten wyrok? Nie rozumiem. Od kiedy pan wie o tym wyroku? Od kiedy pan wie o tym wyroku? Mówię o sprawie pana Kalinowskiego. Od kiedy pan wie? Nie. Wie pan, tak często się o tym mówi, że nie potrafię określić daty. A to by było jednak istotne. Proszę? A to by było jednak istotne. A może jednak świadek spróbuje sobie przypomnieć. Nie pamiętam. Dziękuję, proszę, przepraszam. Proszę powiedzieć, komisja jest w posiadaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2001 roku, w której to decyzji 14 grudnia 2001 roku na stronie drugiej czytamy.
Na wniosek z dnia 25 września 1981 roku wydano panu Zygmuntowi Regirer, działającemu jako spadkobierca poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, Pessywel Pauliny z Oppenheimów Regirer, Artura Pawła Regirera, Szlomywel Stanisława Oppenheima i Hirscha Freudenberga zaświadczenie o prawomocnym orzeczeniu administracyjnym z dnia 1 sierpnia 1952 roku prezydium dotyczącym przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości warszawskiej położonej przy ulicy Noakowskiego 16. Czy świadek był w posiadaniu tej decyzji SKO z 2001 roku, bądź miał styczność z tą decyzją? Decyzja SKO była chyba dołączona do decyzji Lecha Kaczyńskiego, na podstawie której ta decyzja była wydana. Także... Więc świadek miał styczność z tą decyzją? No, prawdopodobnie tak. A wie świadek, że ten passus mógłby doprowadzić, jeżeli świadek przeczytał tę decyzję, bo domyślam się, że świadek czyta dokumenty, które otrzymuje, do tego, że jednak nie Roman Kępski był prawowitym właścicielem tej nieruchomości? Wie pan, ja nie jestem prawnikiem. Jeżeli na podstawie tej decyzji... Nie, ja się tylko pytam, czy świadek czytał tę decyzję. Ale ja nie jestem prawnikiem, ja nie czytam tych decyzji, bo ja nie potrafię ich ocenić. Na podstawie tej... decyzji SKO 2001 roku, urzędnicy Lecha Kaczyńskiego wydali mi decyzję zwrotową. Mam nadzieję, że oni też czytali. Mam pytanie jeszcze takie. A byli lepiej przygotowani niż ja, mam nadzieję. Czy pańska żona reprezentowała pana w jakiejś sprawie spadkowej, bądź reprezentowała pana przed organami administracji w sprawie zwrotu Noakowskiego 16? Nie. Nie była nigdy pana pełnomocnikiem? Nie. Stwierdził świadek, co prawda później się poprawił, że z żoną nie rozmawiał na temat Noakowskiego 16, ale później świadek stwierdził, że jednak rozmawiał w niektórych aspektach. I z tego, co zrozumiałem, że świadek stwierdził, że rozmawiał w ten sposób, że żona nie będzie się zajmowała sprawą Noakowskiego 16. Czy ja dobrze zrozumiałem tę wypowiedź? Tak jak powiedziałem, to jest sprawa mojego spadku i moja, i ja się nią zajmowałem. Rozumiem. To proszę powiedzieć, dlaczego pańska żona jako prezydent Warszawy nie posłuchała pana i tak jak stwierdził świadek jeden, dyrektor Bajko, dwa, pracownik, który przygotowywał decyzje administracyjne, co prawda w innych sprawach, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przeglądała dokumenty Noakowskiego 16 jako prezydent miasta stołecznego Warszawy w oryginale, bądź nawet kserowali jej pracownicy. Czy wiedział pan o tym? Podejrzewam, że w ratuszu są inne dokumenty niż ja mam w domu. Ja nie potrafię tego ocenić. Ale to żona przeglądała te inne dokumenty, żeby stwierdzić co? Przepraszam bardzo, ale to jest tak naprawdę pytanie do żony. Nie do pana chyba tutaj. Ja mam taką prośbę, nie włączać mikrofonu, dobrze? Przyjdzie czas, że będzie pan zadawał pytania, ale bardzo proszę nie włączać mikrofonu. Dobrze, panie przewodniczący, tylko chciałbym po prostu... Panie przewodniczący, ja próbuję ustalić zasady zadawania pytań zostały zachowane. Przepraszam, nie będziemy się przekrzykiwali. Proszę nie włączać mikrofonu, bo pan był uprzejmy go wyłączyć. Przyjdzie czas, że będzie pan miał okazję to wszystko podsumować. Bardzo proszę wyłączyć ten mikrofon. Pan Paweł Lisiecki. Próbuję, panie przewodniczący, ustalić wiedzę świadka na temat dokumentów, które były przeglądane przez żonę świadka w warszawskim ratuszu i wiedzę osoby, która była organem miasta stołecznego Warszawy, co do faktów związanych z Noakowskiego 16. Nie wiem, co żona przegląda w ratuszu. Ale... Mówi, to znaczy nie twierdzi pan, że nie rozmawiał pan nigdy ze swoją małżonką na temat Noakowskiego 16? W jakim kontekście pan o to pyta? Pytam to w kontekście sprawy Noakowskiego 16, która jest rozpatrywana obecnie przez Komisję Weryfikacyjną.
panowie już się pytali wielokrotnie o to i mówiłem, że żeśmy rozmawiali. Natomiast na konkretne tematy, tak jak pan teraz próbuje, prawda, że żona coś przeglądała, że czy ja wiem, co przeglądała. Nie wiem, co, jakie dokumenty są w ratuszu i czy żona je przeglądała, czy nie. Dobrze. Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z dyrektorem Marcinem Bajko osobiście albo telefonicznie osobiście na temat sprawy Noakowskiego 16? Nie rozmawiałem nigdy. Nie, nigdy się z nim nie spotkałem. A czy rozmawiał pan telefonicznie? Tak jak już powiedziałem wcześniej na pytanie o rozmowę telefoniczną, nie pamiętam takiej rozmowy i pan Bajko dość pokrętnie tłumaczył, że nie wie, czy on dzwonił, czy ja dzwoniłem, czy on powiedział, czy ja się pytałem, czy... Ale pan stwierdza kategorycznie, że nigdy z nim nie rozmawiał. Nie pamiętam, żebym z nim rozmawiał. Znaczy nie pamięta pan, tak. Nie stwierdza, że nie rozmawiał, tylko że nie pamięta pan. Nie pamiętam, żebym z nim rozmawiał. Nie było potrzeby takiej rozmowy. Nie pamiętam, żeby była rozmowa. Znaczy nie pamięta pan, żeby pan rozmawiał, tak? Nie pamiętam. Rozumiem, dziękuję. Jak nazywał się adwokat, który pana reprezentował przy staraniach się o zwrot nieruchomości? Moim adwokatem był adwokat, który prowadził sprawę spadkową, czyli on prowadził tą sprawę administracyjną, Jarosław Dąbrowski. Jarosław Dąbrowski. Mhm. Ile pamiętam, ale chyba tak. Proszę powiedzieć, bo stwierdził pan, że dokumenty w jednej z tutaj po jednym z pytań stwierdził, że dokumenty dostarczyli urzędnicy Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, czy to nie byłoby jakieś przejęzyczenie dotyczące sprawy zwrotowej, znaczy decyzji zwrotowej. Znaczy dostarczyli, w sensie przesłali. Trudno mi powiedzieć. No. Ale jakie dokumenty? Decyzję zwrotową. Znaczy, tak, ale dobrze, ale bo żeby urzędnicy mogli wszcząć postępowanie zwrotowe, najpierw ktoś się musiał o to zwrócić do nich, do urzędu, wystąpić. Mówiłem o tym w swoim oświadczeniu, że w 2003 roku po zakończeniu sprawy spadkowej po Halinie Kępskiej, w której to sprawie występowała część roszczeń, z obowiązku prawnego wszyscy spadkobiercy zgłosili do Urzędu Miasta informację o tym, że są spadkobiercami i wchodzą w jej część roszczeniową. I wówczas pan... I to był początek jakby procesu administracyjnego, który się toczył, prawda? Ja trudno mi powiedzieć, w jakim był etapie, ale to była jedyna informacja, jaką spadkobiercy mieli obowiązek dostarczyć. Jeszcze mam pytanie o tego adwokata Jarosława Dąbrowskiego. Gdzie on miał swoją kancelarię? Wydaje mi się, że prowadził swoją kancelarię, ale nie pamiętam tego dokładnie, bo spotykaliśmy się raczej na mieście niż w kancelarii. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Łukasz Kondratko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pierwsze pytanie do świadka. Czy pan zna pana Jacka Kozłowskiego? Znam. Prywatnie? Czy to jest z jakiejś relacji, z postępowań administracyjnych? Czy to z czego ta znajomość wynika? No, on jest działaczem politycznym i na różnego rodzaju spotkaniach się spotykaliśmy. Znaczy teraz już nie, ale... Na zasadzie znajomości, prawda, przez żonę, o, tak bym powiedział. Ze znajomości przez żonę, tak? Czy pan przekazywał panu Jackowi Kozłowskiemu informacje dotyczące reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Noakowskiego 16? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie przypomina pan sobie? To znaczy... Nie przypomina pan sobie, czy nie, czy tak? Nie miałem powodu, żebym przekazywać, tak bym powiedział. Nie miał pan powodu.
Przepraszam, to ja w tym momencie dopytam, żeby nie wracać, jeżeli kolega pozwoli. Pan Jacek Kozłowski przyszedł na słynną konferencję Przenakowskiego w 2006 roku, gdzie dysponował dokumentami. I właśnie w tym kontekście. I tymi dokumentami, no pytanie, skąd mógł je wziąć? I czy świadek wyklucza, że mógł wtedy przekazać te dokumenty panu Kozłowskiemu? Mhm. Czy można to wykluczyć? Ale o jakich dokumentach mówimy? Dokumenty dotyczące Naakowskiego, postępowania spadkowego i tak dalej. Ponieważ proszę świadka, pan Jacek Kozłowski pojawił się przed nieruchomością przy ulicy Naakowskiego 16, bodajże tak to było, i dysponował dosyć szczegółowymi informacjami jak na osobę z zewnątrz. Nie był wówczas, zdaje się, wojewodą mazowieckim, nie był urzędnikiem miasta stołecznego Warszawy, a mimo to posiadał szczegółową wiedzę odnośnie kwestii reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Naakowskiego 16. Stąd moje pytanie, więc jeszcze raz je zadam. Czy strona przekazywała, bo pan był stroną tego postępowania, czy strona przekazywała jakiekolwiek informacje, w tym szczegółowe, dotyczące wydanych decyzji reprywatyzacyjnych w 2003 roku, okoliczności wydania tych decyzji, w ogóle całej historii reprywatyzacji ulicy Naakowskiego 16? Nie. Nie. Na początku świadek powiedział, nie przypominam sobie, teraz jest, rozumiem, aktualne stwierdzenie, nie. Proszę, strona. Bo pan rozszerzył swoje pytanie. Ale proszę może bliżej mikrofon. Pan rozszerzył swoje pytanie, prawda? Na początku pan pytał się bardzo ogólnie, natomiast pan rozszerzył swoje pytanie. Proszę pana, ja od początku stawiam to samo pytanie. Mnie od początku interesuje, czy kontaktował się pan z panem Jackiem Kozłowskim i przekazywał pan jemu informacje dotyczące reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Naakowskiego 16. Specjalnie podaję ten adres Naakowskiego 16. I pytanie było, proszę pana, od początku istota tego pytania jest taka sama, a pan przewodniczący tutaj oczywiście korzystając ze swoich uprawnień wszedł i naprowadził pana, z jakiego powodu być może to pytanie padło. Nie przekazywałem. Proszę? Nie przekazywałem żadnych informacji, nie. Jeżeli takie jest pytanie. Czy możliwa była taka droga, że pan, strona, przekazał te informacje pana małżonce, a małżonka przekazała panu Kozłowskiemu? Czy to można to wykluczyć? Nie. Znaczy, nie można tego wykluczyć? Znaczy tak? nie było takiej sytuacji. To skąd pan Kozłowski mógł mieć te informacje? Pan Kozłowski wtedy był, zdaje się, szefem sztabu pana małżonki, tak. Z ramienia Platformy Obywatelskiej. No to pan powiedział, że był działaczem, także to też przywołuje dlatego nazwę partii. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, proszę, pan Łukasz Kondratko. Proszę pana, w momencie, kiedy państwo prowadziliście negocjacje z grupą Phoenix, czy pan osobiście sygnalizował kontrahentowi problem lokatorów? To znaczy, czy pan, bo pan tutaj dosyć pokrętnie, czy też raczej wymijająco pan tutaj powiedział, że została nieruchomość wydana, zaoferowana, to przez 2 lata nikt się nie zgłaszał, tylko słusznie ktoś zauważył, że to lokatorów raczej nie interesowało kupno całej nieruchomości, tylko poszczególnych lokali. No a dlatego tylko po to interesowało, bo po prostu sobie chcieli spokojnie dalej w tym miejscu żyć, tak jak żyli przez dziesięciolecia. I dlatego też się pytam, czy pana interesował ten los lokatorów i czy pan przekazywał, sugerował pan może swoim kontrahentom, aby o lokatorów się po prostu zatroszczyli, to znaczy, żeby, no mówiąc w skrócie, no dbali o tych lokatorów. A więc, żeby na przykład nie były stosowane tego typu praktyki, jak na przykład uciążliwe remonty, co nie było nowością, co się nie pojawiło wcale dopiero w roku 2007, jak podwyżka czynszów, co się również ten problem o 1000% na przykład, o 400, o 500, o 700, co się również nie pojawiło w 2007 roku. Czy pan to artykułował?
Jak już wielokrotnie mówiłem, było 12 spadkobierców. Pan był jednym z nich. Było 12 spadkobierców. Pan był jednym z nich. Ja byłem jednym z nich. No właśnie. I mój udział wynosił, tak jak powiedziałem już ludzkim językiem, 6,8%. Czy stało coś na przeszkodzie, żeby powiedzieć? Proszę? Czy stało coś na przeszkodzie, aby wyartykułować ten problem swoim kontrahentom? Z moim udziałem w całości nie bardzo. Proszę? Nie bardzo. Mój udział w całości kamienicy był bardzo niewielki. Aha. Na wszystkie decyzje musiały zapadać za zgodą wszystkich spadkobierców. A ile pan za tą nieruchomość łącznie otrzymał w wyniku tej umowy? Już mówiłem, tak jak mówiłem panu, tutaj pan się pytał przed chwileczką, 1 000 000 zł. No i to pan uważa, że to są niewielkie pieniądze, no, pan powiedział niewielki udział, a wie pan, no, otrzymał pan z tego konkretne pieniądze, jak dla przeciętnego obywatela w tym kraju. Dlatego też uważam, że nie może pan tak za bardzo mówić, że to niewielki udział. Każdy ma prawo podnieść ten naglący problem. Szczególnie o to pytam, dlatego że już wczoraj i dzisiaj mieliśmy tutaj świadków, którzy byli lokatorami i jaki ich los spotkał z tego tytułu, że stali się, że byli dalej lokatorami po tej umowie, czyli po 2006-2007 roku, to wszyscy wiemy doskonale, więc dlatego pytam się, czy pan to wyartykułował? Nie wyartykułowałem, bo tak jak powiedziałem, na to była potrzebna zgoda wszystkich spadkobierców. Czyli musiał pan mieć zgodę na to, żeby zasygnalizować ten problem wszystkich spadkobierców, tak? Dzisiaj jeden ze świadków mówił, że na ich potrzeby mieszkaniowe, czyli potrzeby mieszkaniowe jednej rodziny, oni potrzebowali 300 tysięcy złotych. No i? I tam było 60 rodzin. Czy ja ze swoim udziałem 6% mogłem zaproponować coś tym lokatorom? Wszystkim? Proszę pana, kierując się chociażby względami takimi, no nie wiem, zasad współżycia społecznego, z jakimiś takimi względami czysto ludzkimi, są takie pojęcia, które nie są raczej zamienialne na świat. Miałbym prośbę, ale przepraszam, miałbym prośbę, jeżeli pan minister się na nie obrazi. Ja nie chciałbym, żeby to była dyskusja. Skoncentrujmy się na zadawaniu pytań. W roli ścisłości tam było 80 rodzin, a nie 60. No tym bardziej. Chyba jednak niekoniecznie, ale nie prowadźmy teraz polemiki, tylko skoncentrujmy się na pytaniach. Proszę bardzo, pan minister. Rozumiem, że ten temat jest z pana strony już zamknięty, tak? Proszę pana, czy rozmawiał pan ze swoją małżonką na temat decyzji ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 16 marca 2012 roku, dotyczącej wprawdzie nieruchomości położonej przy ulicy Noakowskiego pod innym numerem 12, ale dotykającej wspólnego mianownika również dla ulicy Noakowskiego 16, czyli dotyczącej problemu pana Leona Kalinowskiego. Nie. Nie. Otóż z tej decyzji możemy między innymi otrzymać taką syntezę informacji dotyczącej właśnie pana Leona Kalinowskiego, kim był, z czego był znany organom ścigania. Pan to określił mianem organów stalinowskich. W istocie w latach powojennych można tak te organy określić. Natomiast niezależnie od wszystkiego, wówczas te organy ukierunkowały swoją aktywność w tym konkretnym przypadku na składanie fałszywych zeznań przez tą osobę, czyli mówiąc w skrócie, wskazały na brak wiarygodności pana Leona Kalinowskiego. I jak pana małżonka zapewne, no to jest adresatem prezydent miasta stołecznego Warszawy tej decyzji, no mogła się śmiało przekonać o tym, że
Leon Kalinowski, to nie jest tak do końca wiarygodne źródło informacji, tym bardziej jeżeli no, występuje tutaj później jako strona czynności cywilnoprawnej, co również jest poddane w wątpliwość przez ministra transportu. Rozumiem, że pan na ten temat w ogóle nie rozmawiał ze swoją małżonką. Nie przekazywała panu informacji tego typu, że istnieje, no, była sprawa reprywatyzacyjna, w której pan był stroną, a tutaj pojawiła się taka okoliczność, bo pan tu przed... Mówię to dlatego, jeszcze tutaj taka drobna dygresja, że pan tutaj na samym wstępie powiedział, że dla pana odnośnikiem są, dla pana wypowiedzi, czy dla pana stanowiska są decyzje administracyjne między innymi, czy orzeczenia sądu. Więc dlatego ja się do tej decyzji administracyjnej właśnie pozwalam odnieść. I czy właśnie nie przekazywała takiej informacji, no, że jest problem z panem Leonem Kalinowskim. Przecież trudno w przypadku tej osoby w ogóle używać słowa pan. Ale czy że jest właśnie tego typu problem z tą osobą? Nie rozmawialiśmy. Nie? A tu jest na przykład na stronie... Na stronie... akurat nie ma numeracji stron, ale jest napisane wyraźnie, że chociażby, tak dla pana wiadomości, wyrokiem z 8 października 1948 roku Leon Kalinowski został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności za sfałszowanie aktów notarialnych i posługiwanie się nimi w celu nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowakowskiego 10, 12 i 16. Wyrokiem z 13 maja 1950 roku Sąd Apelacyjny zatwierdził wyroki Kalinowskiego, wyroki skazujące Leona Kalinowskiego i Jana Norberta Wierzbickiego oraz skazał Leona Kalinowskiego dodatkowo na 3 lata pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań. I tutaj jeszcze jest taka ciekawa kwestia dotycząca również wiarygodności tej osoby. Na przykład, że w 1937 roku manipulując rewolwerem spowodował u siebie rzekomo przypadkowo przestrzał dłoni i za to po procesach sądowych wypłacono mu 75 tysięcy dolarów. To wynika z treści decyzji i powołuje się tutaj minister na akta przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozumiem, że te kwestie w ogóle nie istniały, mimo że dotyczy, jak panu przeczytałem, nie bez powodu, ulicy Nowakowskiego 16 też. Nie tylko, no w tym decyzja co do istoty dotyczy innego adresu, ale w uzasadnieniu jest także mowa o ulicy Nowakowskiego 16. Nie było takich rozmów, tak? W ogóle. Nie interesuje mnie historia. Nie rozumie pan, nie przepowtórzyć panu jeszcze raz to, co przeczytałem, nie rozumie pan tego? Ale ja rozumiem, że ta informacja jest w posiadaniu organów państwa i no one właśnie robią z tego użytek. Proszę? Organy państwa robią użytek z tej informacji, bo no ta informacja... nie do końca chyba, nie do końca, bo gdyby zrobiły z tego dlaczego, użytek... Bo pan jakby oczekuje ode mnie, żebym ja coś z tym zrobił, nie bardzo rozumiem. Przepraszam, wejdę w słowo. Proszę pana, o co chodzi? Chodzi o to, że ponieważ państwo... Z tych informacji zrobiono użytek w sąsiednich kamienicach, bo tam były dokładnie te same osoby i dokładnie te same procedery. W państwa przypadku nie dało się już zrobić z tego użytku, jak pan to określił, właśnie dlatego, że szybko sprzedaliście tę kamienicę i nastąpiły w części przynajmniej według wielu osób nieodwracalne skutki prawne. I o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy. Dlatego punktem odniesienia jest ten czas, o którym mówimy, czyli 2006 rok i wiedza, którą miał pan bądź pana rodzina, właśnie dlatego, że dekret Bieruta jako taki, czy odwracanie decyzji związanych z dekretem Bieruta dotyczy prawowitych spadkobierców. Problem z Romanem Kępskim polega nawet nie na tym, o czym mówił, chociaż w części też, o czym mówił kolega, tylko problem z Romanem Kępskim polega na tym, że wiele wskazuje na to, że on tam ani minuty nie mieszkał, a dokumenty, które zdobył w wyniku, czy te następstwa prawne były w wyniku fałszerstwa, które pozwoliły zdobyć te pieniądze. O tym rozmawiamy. Ale mam prośbę, skoncentrujmy się na pytaniach, tak żeby te pytania starały się być takie zwięzłe, bo jeszcze mamy dzisiaj bardzo dużo pracy. Jeżeli mogę prosić też pana ministra, idźmy do przodu. Czy
Był pan kiedyś, oglądał pan kiedyś budynek przy ulicy Noakowskiego 16? Tak, byłem, żeby obejrzeć, w jakim jest stanie technicznym. Kiedy? Wydaje mi się, że po decyzji, znaczy po otrzymaniu decyzji zwrotowej. Czyli 2000, gdzieś po 2003 roku, tak? Być może, ja tego nie pamiętam, ale fakt, że byłem, jest niezaprzeczalny. Mhm. Jeszcze takie pytanie odnośnie decyzji, która została wydana właśnie w pierwszej z brzegu, 844 na 2003, z 22 sierpnia 2003 roku. I pan tutaj w rozdzielniku, jako otrzymują, widnieje jako Andrzej Walc. Tak. Pan Andrzej Walc. A wcześniej na przykład w punkcie pierwszym jest osoba będąca pełnomocnikiem beneficjenta. Pan tutaj twierdził, że pana reprezentował adwokat w tym postępowaniu reprywatyzacyjnym, czy tak? A jednak decyzja jest adresowana do pana zgodnie z zasadami z KPA wynikającymi. Jest pełnomocnik, to się decyzję adresuje do pełnomocnika. Zgadza się? Nie, tak jak powiedziałem. Wcześniej, przepraszam, jeszcze było pismo, które pan chyba w 2000 roku wystosował imiennie, też nie poprzez pełnomocnika. Czy dalej pan uważa, że pan tylko pełnomocnik działał, a pan tutaj żadnych czynności? Nie, nie. Ja to już tłumaczyłem niedawno. Też było pytanie o to. Ponieważ mieszkałem za granicą, prosiłem adwokata, który prowadził sprawę spadkową, żeby tą naszą sprawą się zajmował. I jak mnie nie było, miał pełnomocnictwo na to, żeby się tą sprawą zajmować. Natomiast jeżeli ja byłem, no to ja się zajmowałem tą sprawą. Wobec tego w dokumentach, które były złożone, występowałem ja, a nie mój pełnomocnik. On był upoważniony do tego, żeby ewentualnie odebrać te dokumenty, ale one były adresowane na mnie. I takie ostatnie pytanie do pana. Co jeszcze musi się stać, żeby pana małżonka stawiła się wreszcie przed organem powołanym przez Sejm i stawiła czoła tym pytaniom, które będą tutaj zadane i odpowiedzi na te pytania po prostu oczekują mieszkańcy tego miasta, od którego już od 11 lat bodajże jest prezydentem. Co musi się jeszcze stać? Bo nie wiem, pan tutaj się powoływał przed chwileczką na to, że pan oglądał między innymi wczoraj, czy pan przynajmniej się zaznajomił z zeznaniami pana Bajki, bo pan mówił, że to były pokrętne, czyli pan musiał to słuchać, znaczy, bo pan wyraża ocenę na temat tych wypowiedzi. To zapewne pan też słyszał o tym, w jaki sposób przedstawiali swój los lokatorzy, a więc mieszkańcy Warszawy, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Więc pytam się, co jeszcze musi się stać? Przecież to się warszawiakom według opinii publicznej należy. I to także, powiem panu, bo pan tu się powoływał na znajomości z członkami tego ugrupowania politycznego, również z ugrupowania tego politycznego też płynie takie przesłanie, że pani prezydent powinna się tutaj pojawić. Więc się pytam pana jako męża Hanny Gronkiewicz-Walc, kiedy pani prezydent wreszcie zaszczyci komisję szacowną swoją obecnością? To pytanie nie dotyczy stanu prawnego nieruchomości przy Noakowskiego 16, a taki jest cel komisji, rozumiem, więc nie odpowiem na to pytanie. Dziękuję uprzejmie. Pan Jan Musiński. Proszę świadka, chciałbym powrócić mimo wszystko do tej transakcji sprzedaży pana części praw do nieruchomości przy Noakowskiego 16. Czy ma pan dzisiaj, pamięta pan, jaka w roku 2006 mniej więcej kształtowała się cena metra kwadratowego powierzchni w centrum Warszawy? Nie pamiętam. Nie pamięta pan. A czy pana zdaniem, tu nie chodzi o kwoty, czy transakcji, której pan dokonał, to była transakcja pana zdaniem dobra, cena godziwa, czy za niska? Znaczy, tak jak już mówiłem, to nie ja dokonywałem transakcji, tylko wszyscy spadkobiercy razem. I kamienica była wystawiona na sprzedaż przez 2 lata.
firma, która się zgłosiła, dawała najlepsze warunki. Jeżeli ktoś by dawał lepsze warunki, wtedy byśmy sprzedali temu, kto daje lepsze warunki. Więc sytuacja rynkowa wówczas w Warszawie była taka, że po 2 latach wystawienia tej kamienicy mogła być sprzedana za tą cenę. Wczoraj jeden ze świadków stwierdził, że z jego wiedzy, jaką posiadał, ta cena to około 1300 zł za metr kwadratowy. W roku 2006 metr kwadratowy kształtować mógł się, bo nie mam dokładnej wiedzy, takiej szczegółowej, między 6 a 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tak i? Czy pana zdaniem... Ale musi pan rozróżniać jednak cenę przy sprzedaży mieszkania i cenę przy sprzedaży całej nieruchomości. Ja nie mówię o cenie kamienicy wraz z gruntami, tylko o cenie lokalu. No właśnie, pan mówi o cenie za metr lokalu. Tak. A cena kamienicy jako całej nieruchomości jest inną ceną niż cena lokalu. Ale czy pan, znaczy... Znaczy, wie pan, tak jak mówię, dyskusja jest akademicka. Kamienica była wystawiona i została sprzedana najlepszemu oferentowi. Czy ona jest dyskusją akademicką, to dla mnie jest bez znaczenia. Ja chcę dojść do prawdy i posiąść wiedzę, czy faktycznie, bo tutaj tej wiedzy nie posiadam, czy faktycznie cena metra kwadratowego lokalu przy Nowakowskiego 16 w wyniku sprzedaży wynosiła 1200 zł za metr kwadratowy. To nie jest dyskusja akademicka, proszę pana. To jest pytanie konkretne, a pan... jako człowiek inteligentny, ma wiedzę i może policzyć ewentualnie. Ja mogę zrobić chwilę przerwy, pan to sobie zweryfikuje i podać. To faktycznie było 1200 zł za metr kwadratowy, czy to było 6000 za metr kwadratowy? Lokalu, powtarzam raz jeszcze. Proszę pana, ja mogę tylko powtórzyć. Może pan jest powtórzyć. Jest kamienica na rynku do sprzedania. Sprzedajemy temu, kto daje najlepszą ofertę. Tak jak mówiłem, że... No, pan raczej chyba nie... Ci, którzy się... Bo to nie była jedyna firma. Inne firmy dawały niższe ceny. Jeszcze niższe od tej. Nie było możliwości sprzedania. To są teoretyczne rozważania, za ile można było sprzedać. Dobrze, sprzedaje się za tyle, dobrze, za ile inaczej. Można sprzedać. Zapytam inaczej. Zapewne świadek posiadał wiedzę, że ta kamienica jest obciążona dość dużym ryzykiem transakcji z lat 40. i trzeba to sprzedać jak najszybciej. Czy z takim przeświadczeniem poszukiwali państwo ewentualnego nabywcy na rynku? Jeżeli pan uważa, że sprzedanie jak najszybciej jest oczekiwanie przez 2 lata na kupca, to jest bardzo subiektywna ocena. Kamienica była sprzedawana przez 2 lata. 2 lata czekaliśmy, żeby ktoś się znalazł, kto ją kupi. Była w fatalnym stanie technicznym. Dobrze. Proszę powiedzieć, kiedy powiedział pan wiedzę, że prawa do nieruchomości pan Kalinowski nabył w wyniku sfałszowania pełnomocnictwa, czyli w wyniku przestępstwa? Nie potrafię tego powiedzieć. Czy w trakcie tych spotkań z udziałem wuja, cioci, o których pan wspomniał, nie rozmawialiście o kamienicy przy Nowakowskiego? Ja nie wspominałem o żadnych spotkaniach wuja i cioci. Wspomniał pan, że sporadycznie spotykał się w kręgu rodzinnym, również tutaj ewentualnie z panem Kępskim i z ciocią. Okazyjnie przy świętach. To były takie sporadyczne spotkania, gdyż nie wiązało państwa zbyt zażyłe relacje. Więc pytam, czy podczas tych rzadkich jednak spotkań w rodzinnym kręgu rozmawialiście państwo o Nowakowskiego 16? Nie, nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiście państwo. Dobrze. Proszę świadka. Świadek dość często towarzyszył pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, swojej małżonce, w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach. Czy podczas tych spotkań miał pan sposobność spotkać na swojej drodze pana mecenasa Piotra Wociala lub ewentualnie dziekana, byłego dziekana
Okręgowej Rady Adwokackiej pana Grzegorza Majewskiego, czy też ewentualnie pana sędziego Jana Wawrowskiego? Zna pan te osoby? Nie znam tych osób. Pana Wojciela też pan nie zna? Nigdy. Nigdy. Nie kojarzę. Nie znam tych osób. Dziękuję bardzo. Proszę świadka, wielokrotnie w przestrzeń publiczną przekazał pan informację, że nabył pan prawa do Nowakowskiego dzięki takim politykom samorządowcom jak pan Błaszczak, pan Zieliński, Sasin. To jest pytanie, tak? Tak. Nie używałem sformułowania dzięki. Używałem sformułowania, że decyzje, które były wydawane w czasie, kiedy oni pełnili te funkcje. Na jakiej podstawie twierdzi pan w ten sposób? Czy dysponował pan dokumentami, na których widnieją podpisy tych polityków? Nie mówiłem, że oni podpisywali dokumenty. Ale no, proszę pana, to jest twierdzenie, które pan przed chwilą powtórzył, sugerujące, że mieli w tym swój udział. Więc na jakiej podstawie pan takie wnioski stawiał? Jeżeli otrzymuję pismo z urzędu, nie wiem, Zarząd Gospodarki Nieruchomościami, a w tym czasie... Ale to ten dokument był podpisany przez któregoś z tych trzech panów? Błaszczak, Sasin, Zieliński? Ale proszę pana, nie używałem tego sformułowania. No przed chwilą pan powiedział, że używałem sformułowania, że te dokumenty były wydawane w czasie, gdy oni pełnili te funkcje, a nie, że oni je wydawali. Proszę nie przekręcać moich słów. Ja nie przekręcam, tak, no ale... Tak samo mówię, że decyzje... Jest to sugestia, że dzięki tym osobom takie, a nie inne decyzje zapadały. Nie, nie, nie. Tak? Jeżeli mówię, że decyzja dobrze, a zwrotowa została wydana z upoważnienia Lecha Kaczyńskiego, to nie znaczy, że on ją wydawał. Prawda? A kto podpisywał te decyzje w imieniu tych samorządowców, których tutaj nazwiska przed chwilą przytoczyłem? Ich urzędnicy. No. Czyli nie oni. No, to samo mówię o decyzji Lecha Kaczyńskiego. Urzędnicy, czyli nie oni. Urzędnicy Lecha Kaczyńskiego. Nie, ja pytam pana wprost. Tak? Czy samorządowcy, pan Zieliński, pan Sasin, pan Błaszczak, podpisywali jakiekolwiek dokumenty, na mocy których pozyskał pan prawa do prawa użytkowania wieczystego przy Nowakowskiego 16? To jest krótka odpowiedź, tak? Nie. Nie podpisywali. Nie podpisywali, dziękuję bardzo. Stwierdził świadek, że przekazał panu pewne dokumenty Lech Kaczyński. Czy dysponuje pan takimi dokumentami, które podpisywałby Lech Kaczyński jako prezydent miasta stołecznego Warszawy? Nie używałem znowu, nie używałem. Na początku swojego wystąpienia stwierdził pan, że otrzymał pan dokumenty, które przekazał panu Lech Kaczyński. To może źle zrozumiałem. Musiał pan źle zrozumieć, bo zawsze używałem sformułowania, że albo z upoważnienia Lecha Kaczyńskiego, albo urzędnicy Lecha Kaczyńskiego, ale nigdy nie użyłem określenia. Dobrze. A czy na którychkolwiek z tych dokumentów, które pan posiada, widnieje podpis Lecha Kaczyńskiego? Z zasady prezydent... Znaczy, nie. Ja pytam, czy którykolwiek z dokumentów, decyzja o przyznaniu prawa użytkowania wieczystego, czy jakakolwiek inna dokumentacja dotycząca Nowakowskiego 16, jest podpisana osobiście przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego? W dokumentach, które mam, nie ma podpisu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czyli Lech Kaczyński tylko podpisywał żadnych tylko... dokumentów. Ja pytam... Wie pan, ale ja wiem, że jest taka zasada, że prezydent nie podpisuje. Podpisują upoważnieni przez niego pracownicy. Ja pana pytam, więc rozumiem, że nie ma takich dokumentów, na których widnieje podpis Lecha Kaczyńskiego. W tej decyzji nie. I na pozostałych innych też nie ma, które dotyczą Nowakowskiego 16, rozumiem. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Pan poseł Kropiwnicki teraz. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, czy te dokumenty w 2003 roku przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej właśnie dostarczał pan, czy pełnomocnik do urzędu? Znaczy ja to już wyjaśniałem, że po otrzymaniu wszystkich wyroków sądowych dotyczących postępowań spadkowych w styczniu 2003 roku
przekazałem dokumenty osobiście, bo pan to pokazywał, osobiście, nie pamiętam w jakiej komórce, przekazałem dokumenty, które świadczyły o tym, że jako spadkobiercy wchodzimy w tą część roszczeń, która należała do pani Haliny Kępskiej. A czy często kontaktował się pan wtedy z urzędnikami? Nie. Znaczy ja nie kontaktowałem się z urzędnikami i ten dokument, nie wiem, złożyłem komuś jako dokument po prostu. Chodzi mi o to, czy pan zabiegał, czy pan dzwonił, w jakiś sposób wykazywał się dużą aktywnością, jeżeli chodzi o... Znaczy nigdy nie było takiej potrzeby, no bo po złożeniu tych dokumentów i wejściu jakby w tą sprawę roszczeń, dalszy ciąg postępowania był postępowaniem administracyjnym wewnątrz ratusza i tak jak mówię, że kolejna decyzja to była decyzja zwrotowa, następne pismo to było wezwanie do odebrania i potem spotkania już przy podpisywaniu umów, tych przejęcia i tak dalej. Dobrze, ale jeszcze chcę właśnie ten 2003 rok, czy to właśnie miał pan lub ktoś inny ze spadkobierców spośród tych 12 osób wykazywał się jakąś taką dużą aktywnością, w sensie takim, że chodził do urzędu, pytał, kiedy będzie decyzja, pisał ponaglenia. Czy były takie działania z państwa strony, czy to raczej szło własnym trybem w urzędzie? To znaczy ja mogę powiedzieć o tym kręgu spadkobierców jakby moim, czyli czterech osób z mojej rodziny, że żeśmy nie prowadzili żadnej tego rodzaju działalności, ponagleń, no tak jak mówię, że wręcz przeciwnie, ta sprawa się opóźniała z różnych względów i trwała dłużej. Nikt nie dawał żadnych, nikt z tego kręgu spadkobierców nie interweniował w urzędzie w żadnej sprawie. Reprywatyzacja. Andrzej Walc, mąż prezydent Warszawy, zeznaje w sprawie Noakowskiego 16, kamienicy, którą przejął w spadku od ciotki. Wcześniej komisja przesłuchała pozostałych dwóch świadków. To była lokatorka i lokator, który jako ostatni wyprowadził się z kamienicy przy Noakowskiego 16. TVP Info, dalsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej i przesłuchanie Andrzeja Walca. Zapraszam. Do widzenia państwa. Odbywały się negocjacje z potencjalnymi kupcami, czy z kupcem, który sfinalizował tę transakcję, bo tak jak pan wspomniał słusznie, że było wiele osób po państwa stronie, prawda, które wszystkie musiały się zgodzić na tę transakcję. I teraz jak wyglądały te negocjacje zarówno z kupcem, z kupcami i pomiędzy państwem co do osiągnięcia tej zgody? Czy to były spotkania? Jeżeli tak, to gdzie? Czy to była droga mailowa? Czy jaka to była formuła? O ile pamiętam, były postawione jakieś warunki brzegowe, typu, że poniżej jakiejś sumy nie możemy zejść, prawda? Więc natomiast później, no przyznam się, że dokładnie tego nie pamiętam, ale to wymagało konsultacji pomiędzy spadkobiercami, czyli albo pełnomocnicy, żeśmy się kontaktowali z innymi spadkobiercami przez pełnomocników ich, nie w sposób bezpośredni. Także trudno mi powiedzieć o jakiejś jednej regule, prawda, że te spotkania się odbywały w jakiejś konkretnej regule. Były pewne ustalenia, że zgadzamy się na coś, no i wtedy było spotkanie większe i ustalenie szczegółów, no, chyba na tej zasadzie. Dobrze, mam pytanie, kiedy pan po raz pierwszy miał jakikolwiek kontakt z kimkolwiek z rodziny Lityńskich? Czy to była pani Maria Lityńska, czy też syn pani Marii? Czy jest pan w stanie przybliżyć mniej więcej rok, kiedy był ten kontakt? Czy to znaczy w momencie, jak żeśmy jakby weszli w tą sprawę roszczeniową, no to w sposób naturalny była potrzeba kontaktu z innymi spadkobiercami i mieliśmy kontakt z panem. Okej. Po postępowaniu spadkowym, po pana cioci, wtedy. Także tylko z panem pan uczestniczył w spotkaniach. Dobrze. I ostatnie z panem Lityńskim. Dobrze. Ostatnie moje pytanie.
dotyczy tego, czy pamięta pan, bo wspomniał pan o tym, że nie pamięta pan, zresztą tak jak pan dyrektor Bajko, kto do kogo dzwonił w sprawie tamtej rozmowy telefonicznej, czy to była pani prezydent i przekazała telefon, jak mówił pan dyrektor Bajko, czy pan dzwonił, czy jeszcze jakoś inaczej to wyglądało, ale rozumiem, że fakt takiej rozmowy, niezależnie od tego, kto do kogo dzwonił, pan pamięta, czy nie? Nie, to znaczy ja nie pamiętam faktu takiej rozmowy. Pan nie pamięta faktu takiej rozmowy. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Lisiecki. Proszę powiedzieć, czy współpracował pan kiedykolwiek z firmą Phoenix? Świadczył dla tej firmy jakieś usługi, dla spółek związanych z firmą Phoenix w jakikolwiek sposób świadczył pan usługi? Nie, nigdy nie współpracowałem z firmą Phoenix. Czy jest panu wiadome, że prokurator okręgowy w Warszawie 8 czerwca 2010 roku zaskarżył decyzję zwrotową Naokowskiego 16? Nigdy nie otrzymałem takich dokumentów, także... Nie zeznawał pan w tej sprawie w prokuraturze? Nie otrzymałem dokumentów, które by mnie o tym informowały i nie znam sprawy w ogóle. I nie, to znaczy pytanie nie, czy dostał pan dokumenty, czy zeznawał pan w prokuraturze, tak jest pytanie. W tej sprawie? Nie. Rozumiem. Proszę powiedzieć, bo zbycie nieruchomości, to znaczy udziałów w nieruchomości przy Naokowskiego 16 spowodowało, że miał pan jakąś gotówkę. Proszę powiedzieć, co pan z nią zrobił? No ja już odpowiadałem, bo takie pytanie było, że cały przepływ finansowy w tych sprawach spadkowych był przejrzysty i gotówka została umieszczona na osobnym koncie. Rozumiem. Czy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, pańska małżonka, przynosiła do domu jakieś dokumenty związane z Naokowskiego 16? Nie. Nie przynosiła? Nie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałbym jeszcze zapytać, czy według pana wiedzy pan Roman Kępski miał wiedzę, czy mógł mieć wiedzę, że pan Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny? Nie potrafię tego powiedzieć. Nie wiem. Znaczy to byłoby według mnie nie miał, ale... A czy to byłoby istotne, gdyby na przykład miał, czy to byłoby istotne z punktu widzenia tego postępowania? Czy oceny nawet dzisiejszej? Tego, czy państwo bezpodstawnie się wzbogaciliście, czy nie? Nie potrafię tego ocenić. Nie wiem. Rozumiem. A czy... Chciałem jeszcze zapytać, chciałem zapytać pana, żeby pan rozwinął ten wątek stalinowskiego sądu, bo pan powiedział, że stawia pan pod wątpliwość, czy ten wyrok mógł być, czy wyrok dotyczący pana Kalinowskiego może być zgodny ze stanem faktycznym, czy nie? Czy ma pan jakąś wiedzę albo swoje przypuszczenia? Znaczy ja nie mam żadnej wiedzy, natomiast no, wydaje mi się, że mógłby być poddany weryfikacji. Znaczy, czy wyrok wydany w tamtych czasach był wydany zgodnie ze wszystkimi zasadami prawa. To tylko taka jest moja opinia, prawda? Wiemy, jakie to były czasy. Tutaj było wspomniane, że prokurator Kryże był znany zbrodniarz, prawda? Sądowy był również w składach sędziowskich, a on skazywał na karę śmierci za kradzież kiełbasy, prawda? W aferach mięsnych, nie mówiąc o dziesiątka zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej, prawda? Także jeżeli w składzie sądu były takie osoby, możemy mieć podejrzenia co do tego, czy wyroki były wydawane zgodnie ze wszystkimi zasadami prawa. I takie jest moje zdanie. Ja nie kwestionuję wyroków. Obawiam się, że mogły być wydane w sposób niesprawiedliwy. Rozumiem. A co, jak w takim razie określić ludzie, którzy korzystali na szmalcownictwie po Holokauście? Jeszcze raz proszę. A jak w takim razie określić zachowanie, no bo świadek sobie pozwolił na taką ocenę tej historycznej sytuacji sędziów, którzy się wtedy tak zachowywali. A jakby świadek w takim razie ocenił zachowanie ludzi, którzy wpisywali sobie w księgach wieczystych albo fałszowali akty notarialne, korzystając z tego, że rodziny żydowskie ginęły w Holokauście, w getcie na przykład warszawskim? To znaczy każdy rodzaj przestępstwa jest
jest postępowaniem niewłaściwym. Pytanie tylko jest, czy postępowanie sądowe oceniające i czy wyrok jest sprawiedliwy. No tak, ale przed chwilą pan sam stwierdził, że w tym czasie nie mogło być sprawiedliwego wyroku, no bo sąd był taki, jaki był, czyli wiadomo, że to kto miał w takim razie to stwierdzić? To może istotne byłoby dla... To inaczej, to jak można było w tym czasie określić, kto miał rację, a kto nie? Albo jaki był stan faktyczny, skoro nie mógł tego zrobić sąd? To kto mógł to zrobić? Co było istotne? Wie pan, to jest uniwersalne pytanie, czy sędzia wydając wyrok, wydaje wyrok sprawiedliwy w każdej sytuacji, i dzisiejszej, i tamtejszej. A czy... Ja tylko mówię, takie były sądy czyli ja rozumiem, wtedy, czy... natomiast jeżeli chodzi o sprawy różnego rodzaju, chociażby sprawę właśnie sędziego Kryży i rotmistrza Pileckiego, który został przez niego skazany, no te wyroki były weryfikowane, więc jest możliwość weryfikacji wyroków. Wtedy były takie czasy i ci żołnierze byli skazywani na karę śmierci. Takie były czasy i byli skazywani jako zdrajcy. A wie pan, jak w III Rzeczpospolitej zweryfikowano wyrok na Witolda Pileckiego? Jeszcze raz. A wie pan, jak w III Rzeczpospolitej zweryfikowano wyrok na Witolda Pileckiego? Nie wiem, ja nie jestem... A wie pana, jaka była kariera sędziego, który to już w III Rzeczpospolitej weryfikował karę śmierci na Witolda Pileckiego? Bo obawiam się, że to nie jest akurat celny przykład, którym pan się posłużył. Bo obawiam się, że również III Rzeczpospolita tego uczciwie nie potrafiła ocenić. Ale wie pan, co jest istotne? Czy w takim razie nie warto sobie zadać pytania, jaki był stan faktyczny tamtych wydarzeń? Jaki był stan faktyczny? Gdyby się okazało, że pan i pana rodzina dorobiliście się na szmalcownictwie po Holokauście, gdyby się tak okazało i byłyby twarde dokumenty świadczące o tym, że również Roman Kępski miał o tym pełną wiedzę, gdyby pojawiły się takie dokumenty, to czy nie powinniście oddać tych pieniędzy? Wie pan, no ten temat był poruszany już wcześniej. Ja powiedziałem, że sprawą organów państwowych jest przeprowadzenie sprawnego dochodzenia i wydanie wyroku. Jeżeli jest wyrok, który określa w sposób sprawiedliwy stan faktyczny, no to wtedy my się poddajemy wyrokowi. A czy pani Maria Oppenheim mogła kłamać, prosząc o wpis ostrzegawczy w księdze hipotecznej? Jak pan uważa w tym czasie? Jedyna ocalała z rodziny Oppenheimów z Holokaustu. Czy mogła kłamać, wpisując to w księdze hipotecznej? Ja tego nie potrafię ocenić. A czy jest to w ogóle możliwe, żeby rodzina Oppenheimów dwa dni przed rozpoczęciem II wojny światowej przekazała panu Kalinowskiemu, panu Wierzbickiemu i panu Wiśniewskiemu nieodwołalne pełnomocnictwo również na wypadek śmierci do dysponowania ich majątkiem, szanowana rodzina, dwa dni przed rozpoczęciem II wojny światowej? Czy jest to w ogóle możliwe? No bo wiadomo, że sądy nie mogły tego ocenić, bo to świadek powiedział, że nie mogły tego ocenić, z czym się może bylibyśmy w stanie zgodzić, że sądy stalinowskie nie były uczciwe. Ale czy w takim razie jest to możliwe w ogóle? Jakbyśmy chcieli oceniać? Według mnie to wymaga przeprowadzenia jakiegoś rzetelnego dochodzenia. Dlatego, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, na jakiej zasadzie kto komu wydał takie pełnomocnictwo antydatowane, bo w czasie okupacji różnego rodzaju pełnomocnictwa były wydawane. To był trzeba by to zbadać. Ja po prostu nie mogę tego ocenić w tej chwili w rozmowie z panem, bo to wymaga postępowania chyba sądowego i rewizji tego postępowania, które było wtedy. Ja nie wiem. No właśnie obawiam się, że niestety te decyzje zapadały w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu dekretowym, które prowadzi głównie prezydent miasta stołecznego Warszawy. To jest pewien problem w ustalaniu tego wydarzenia. A wie świadek, dlaczego myśmy pytali o pana Wojciecha Gronkiewicza, który, jak rozumiem, jest rodziną pana małżonki, dlatego że jak pokazaliśmy ten dokument, z niego wynika, że rodzina pana małżonki prowadziła postępowanie spadkowe po państwu Kępskich.
Czy można z tego wyciągnąć wniosek, że również rodzina pani prezydent miała wiedzę o spadkobraniu po państwu Kępskich, skoro prowadziła to postępowanie? Ale o ile ja wiem tutaj z tego, co pan mówił, to było postępowanie spadkowe pani Haliny Kępskiej po Romanie Kępskim. W postępowaniu spadkowym na etapie ówczesnym było tylko stwierdzenie, czy ona ma prawo do spadku, a nie co wchodzi w skład spadku. A poza tym, tak jak mówiłem, że pan Gronkiewicz umarł w 2001 roku, a cały proces postępowania spadkowego pani Haliny Kępskiej skończył się rok później, w 2002. Więc być może na początku był to włączony, ale umarł. No. Trudno mi powiedzieć, ja w tym nie brałem udziału. Pan przedstawia dokumenty, że był. Ja mówię, no, być może był na początku, ale umarł. Ale jak była ostateczna sprawa spadkowa w 2002 roku, no to od roku on nie żył. Prawda? Czyli ktoś inny musiał prowadzić tą sprawę. I nie wiem, na jakim etapie tej sprawy, jaką on miał wiedzę. Bo tak jak mówię, to było postępowanie o nabycie spadku, a nie podział spadku według masy spadkowej. Prawda? Nie było podziału masy spadkowej. Był proces o to, że ciotka jest spadkobierczynią po Romanie Kępskim. Rozumiem. Ostatnie może pytanie już chciałbym panu zadać. Chciałem pana zapytać, czy jak pan ocenia perspektywę, którą przedstawili tutaj mieszkańcy ulicy Nowakowskiego 16. Ich perspektywa jest taka. Mówią, że byliśmy zżytą społecznością. Wielu z nas, naszych rodzin, mieszkało tam od 1910 roku. Była pani, która mieszkała od czasu przedwojny. Remontowaliśmy tą kamienicę, odbudowywaliśmy na tyle, ile potrafiliśmy. I nagle przyszli spadkobiercy, którzy uzyskali na tej transakcji 5 milionów złotych, mimo że ich rodzina nie mieszkała tam ani minuty. W wyniku tego trójka osób w wyniku podnoszenia czynszy trójka osób zmarła, w tym matka piątki dzieci, dowiadując się o kolejnej podwyżce czynszu. Państwo Walc, tak oni mówią, zarobili na tym miliony złotych, mimo że również minuty tam nie mieszkali, ani ich spadkobiercy. A my przeżywamy gehennę do dzisiaj, to znaczy niektórzy z nas mają komorników, kwoty, które do końca życia ich rodziny nawet nie spłacą. Niektórzy z nas mieszkają w jakichś pomieszkaniach socjalnych po 20 metrów kwadratowych. I dzisiaj, kiedy wszystkie dokumenty, tak oni mówią, dzisiaj, kiedy wszystkie dokumenty są już znane i nie ma żadnych wątpliwości, że Leon Kalinowski sfałszował, dorobił się na Holokauście, to oczekujemy, żeby państwo zwrócili te pieniądze i żeby nam przywrócono część naszego życia, chociaż i tak całego życia się nie da przywrócić. Czy w pana ocenie taka perspektywa, którą przedstawiają mieszkańcy, jest uczciwa, czy nie? Ocena mieszkańców jest oceną tego, co się działo w Polsce generalnie, czyli brak ustawy reprywatyzacyjnej. Dlatego, że wszystkie konsekwencje, które zarówno mieszkańcy, spadkobiercy, firmy, które kupują te sprywatyzowane kamienice, urząd miasta również, wszyscy ponoszą konsekwencje tego, że nie ma uregulowań prawnych. W momencie, jak my żeśmy prowadzili to nasze postępowanie, czyli od decyzji 2003 roku, w Urzędzie Miasta nie było żadnych procedur, co robić z mieszkańcami, prawda? Organizacji typu, że są spadkobiercy, jest miasto zawiadamia lokatorów, spadkobierców,
są jakieś wspólne spotkania. Państwo się pytacie, czy były wspólne spotkania. No, miasto w tym momencie wtedy było właścicielem, prawda, i powinny być procedury, również procedury związane z ogólnym systemem reprywatyzacji, na jakich zasadach. To wie pan, no ja w jakimś sensie wszyscy jesteśmy ofiarami braku tej ustawy reprywatyzacyjnej, bo wszyscy się poruszaliśmy i poruszamy w takiej sferze niekonkretnych uregulowań prawnych. No. Wie pan, dlaczego teraz sumienie każe mi panu przerwać? Ponieważ ma pan rację w jednej części, że wszyscy ponoszą konsekwencje i wszyscy jesteśmy ofiarami dzikiej reprywatyzacji, ale jest kilku beneficjentów i pan należy do jednych z nich. Bo pan wybaczy, ale kosztem tych mieszkańców ktoś zarobił pieniądze. I to nie była ta pani, która miała 95 lat i mieszkała tam od 30 roku. Pamiętam, pokolenie dzieci tam wychowała. To nie była również ta pani, której... Panie przewodniczący, ale pan można, próbuje oskarżyć. Której można... Proszę nie wchodzić mi w głos. Pan miał... Proszę mnie nie przekrzykiwać, bo wykluczę pana z obrad. Proszę mnie nie przekrzykiwać. Proszę... Ja wiem, że to pana boli. Wcale się nie dziwię. Natomiast chciałem przedstawić panu perspektywę mieszkańców, skonfrontować tą perspektywę mieszkańców z pana wiedzą po prostu. Czy to już chyba ostatnie, to jest na pewno ostatnie moje pytanie, czy pan miałby jeszcze coś do dodania, czy stronom mogę przekazać głos? Stronom, tak? To panowie, to mam prośbę. Po ostatnim pytaniu, bo mamy jeszcze dzisiaj naprawdę pracowity dzień. Pan minister Konradko obiecuje mi ostatnie pytanie. Odnośnie tych ofiar, o których pan tutaj przed chwileczką powiedział. Ja panu coś przeczytam z uzasadnienia tej decyzji z 2012 roku, o której panu wcześniej mówiłem. Dotyczy to Artura Pawła Regirera, który był doktorem medycyny, absolwentem Uniwersytetu w Zurichu w Szwajcarii, podporucznikiem Wojska Polskiego. I panu powiem, jaki był jego los. W październiku 1939 roku Artur Paweł Regirer jako oficer Wojska Polskiego dostał się do niewoli niemieckiej i został odesłany do obozu w Dachau. W sierpniu 1941 roku otrzymano z komendy wymienionego obozu wiadomość, że Artur Paweł Regirer zmarł w obozie. Także jak pan mówi o ofiarach, to ja panu odpowiadam na to w ten sposób. To są ofiary. To są ofiary szmalcownictwa, proszę pana. Proszę pana, ale ofiary były wszędzie. Moja ciotka była wdową po oficerze Armii Krajowej, majorze Okoniu, dowódcy zgrupowania Campinos, który poległ w czasie Powstania Warszawskiego. I to też są ofiary. Dobrze, proszę pana, to skoro ma pan taką wrażliwość historyczną, proszę strony, to dlaczego ta wrażliwość historyczna nie zadziałała także w tym kierunku? Proszę powiedzieć, jeżeli pan byłby uprzejmy, bo wspomniał pan o pana rodzinie i tak pięknej historii, czy ktoś z tej pana rodzinie ukradł mieszkanie, jak ta pana rodzina miała 95 lat? Wyrzucił z domu, podniósł czynsz o 400%? Major Okon nie miał szansy do życia do 95 lat. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Czy strony mają pytania? Pan mecenas Przeciechowski, proszę. Jedna tylko kwestia sprowokowana przez pytanie jednego z panów ministrów odwołujące się do pana Regirera, a właściwie dwóch panów ministrów, ponieważ wcześniej pan minister Lisiecki o to pytał. Czy panu jest wiadome, że w aktach dekretowych jest wniosek pana Zygmunta Regirera z 61, a nie 81 roku, jak błędnie wskazano? Słucham, panie ministrze. Szanowny panie mecenasie, ja mówiłem... Ja mówię o tym, co pan Lisiecki mówi. Arturze Pawle Regirerze. Tak, ja mówię o Regirerach również. Tak, woli wątpliwości. Zaraz panie się pan zrozumie, dobrze, ale, o co mi dobrze, chodzi. Dobrze, nie toczmy tej polemiki. Proszę panie, niech pan zada pytanie, proszę. No właśnie. Mhm. Zatem wskazuje, że jest taki wniosek 60. Czy panu jest to wiadome, że jest wniosek 61 roku do Prezydium Rady Narodowej, w którym Zygmunt Regirer jako następca, spadkobierca po między innymi Arturze Pawle Regirerze mówi tak, że proszę o wydanie zaświadczenia w
którym proszę podać, że nieruchomość przy Nowakowskiego 16 była własnością Pauliny z Oppenheimów Regierer, Artura Pawła Regierera, Stanisława Oppenheima i została przyjęta na własność Skarbu Państwa, bo zamierzam przeprowadzić postępowanie spadkowe celem uzyskania ewentualnego zaopatrzenia emerytalnego. Czy pan się stykał z tym dokumentem, czy też to pana pełnomocnik mógł mieć z tym styczność ewentualnie? Przepraszam pana, pytanie do pana to jest. Czy pan z takim dokumentem miał styczność? Nie. Rozumiem. A czy jest panu wiadome, że jak chodzi o decyzję z 2001 roku, SKO decyzję, pan Zygmunt Regierer jako spadkobierca po Arturze Regiererze był wskazany jako strona i nie złożył odwołania od tej decyzji z 2001 roku, w decyzji SKO? Czy jest panu to wiadome? Znaczy, o ile pamiętam, to rzeczywiście on występował na liście osób, które były powiadomione o decyzji, natomiast nie... Czy wiadomo panu, czy były jakieś odwołania od tamtej decyzji z 2001 roku? W dokumentach, które ja otrzymałem, a ta decyzja była załącznikiem do decyzji wydanej z upoważnienia Lecha Kaczyńskiego, żadnych innych dokumentów, które by stwierdzały jakieś odwołania, nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Pan tylko był uprzejmy się przedstawić, dobrze? Bo... Dobry wieczór Państwa. Adwokat Marek Nowakowski, pełnomocnik spółki FC NOA. Proszę. Szanowny Panie, jakby Pan był łaskaw powiedzieć Wysokiej Komisji, czy informował Pan kiedykolwiek mojego klienta, czyli nabywcę nieruchomości przy ulicy Nowakowskiego 16, o jakichkolwiek wątpliwościach związanych ze stanem prawnym tej kamienicy? No, tak jak mówiłem, że te sprawy takie ściśle prawnicze ustawiali prawnicy. Ja nie pamiętam, żebym prowadził rozmowy w ogóle na ten temat. No, trudno mi powiedzieć. A czy pamięta pan oświadczenia, które pan składał w treści aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży co do stanu prawnego kamienicy będącej przedmiotem transakcji? Nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze ktoś z państwa? Tak? Bardzo proszę, jakby pan był uprzejmy się przedstawić. Adwokat Rafał Poniewierski. Dziękuję panie przewodniczący. Przepraszam. A pan reprezentuje? Pana Walca. Proszę bardzo. Proszę pana, pierwsze tylko takie moje pytanie. Czy od momentu przekazania przez miasto państwu w zarząd kamienicy przy ulicy Nowakowskiego 16 do momentu przekazania jej później w zarząd następnemu, kolejnemu właścicielowi tej kamienicy, państwo podwyższaliście czynsz? Czy były jakieś zmiany w ogóle w czynszu dla mieszkańców? Od momentu przejęcia przez państwa w zarząd, czy państwo, kiedy miasto przekazało, do momentu przekazania nowemu właścicielowi? Znaczy, my żeśmy żadnej decyzji o podwyższaniu czynszu nie podejmowali. Mhm, dziękuję bardzo. Jeszcze drugie, takie kolejne, ostatnie w zasadzie już pytanie. Czy do momentu tak naprawdę uzyskania, do momentu przejęcia tej kamienicy i później sprzedaży tej kamienicy, tak naprawdę do momentu sprzedaży tej kamienicy nowemu właścicielowi i przekazania tej kamienicy nowemu właścicielowi w zarząd. Czy miał pan wiedzę lub mógł pan to w ogóle też zakładać, że przy podejmowaniu decyzji zwrotowych dotyczących kamienicy przy ulicy Nowakowskiego 16 mogły wystąpić jakiekolwiek nieprawidłowości? Znaczy wtedy z dokumentów, które otrzymaliśmy łącznie z decyzją zwrotową, nie wynikało, że są jakieś niepewności. Ja mówię do momentu w ogóle sprzedaży tej kamienicy przez państwa, znaczy, i przekazania jej w zarząd nowemu właścicielowi tej kamienicy. Przez cały ten okres od momentu otrzymania decyzji w 2003 roku do momentu sprzedaży w 2006 tak. nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów, które by podważały... Czy mógł pan w ogóle mieć jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, że mogły wystąpić jakieś nieprawidłowości przy wydaniu tych decyzji zwrotowych?
Znaczy w tamtym czasie nie było żadnych podstaw do tego, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Skoro nie ma więcej pytań, dziękujemy świadkowi z przesłuchania, stronie, przepraszam. Z przesłuchania zostanie sporządzony protokół.